numer 32, czyli po pierwszych dwóch domowych spotkaniach. Niestety dzisiaj bez gościa, ale myślę, że w przyszłym tygodniu się uda. Że omawiać kwestii transferu, bo jak wiadomo, przyszedł tylko jeden zawodnik, Andrzej Cyganik, Łotysz, który w praktyce ma konkurować z Fabio Nunesem na lewym wahadle, więc te ruchy są bardzo, bardzo małe, jeżeli chodzi o to okienko transferowe. Natomiast co do tych dwóch pierwszych kolejek, to pewno już jakieś wnioski początkowe możemy wyciągnąć. Z tego, co mnie się na pewno rzuciło w oczy, to to, że zdarza nam się popełniać dużo błędów defensywnych jednak na początku tej rundy wiosennej, w tych dwóch pierwszych meczach. I o ile w rundzie jesiennej wyglądało to często bardzo dobrze, lub przynajmniej dobrze, mimo to, że graliśmy w wielu meczach dużymi fragmentami w niskim pressingu, to potrafiliśmy z tego się fajnie wybronić, o czym świadczy 9 czystych kont Henricha Rawasa. Natomiast tutaj ilość stwarzanych sytuacji przez przeciwników, szczególnie w tym pierwszym meczu z Pogonią Szczecin, no i kuriozalne, trzeba powiedzieć, bramki, które potrafiliśmy tracić, błędy typowe, tak? Błędy, prezenty dla drużyny przeciwnej, no to mnie na pewno rzuciło się w oczy. Druga rzecz to myślę, że słaba skuteczność, bo jednak w tym pierwszym meczu, gdzie jeszcze byliśmy w stanie strzelić 3 bramki przy... No ja tak lekko licząc, wyliczyłem sobie z Pogonią 7-8 sytuacji dogodnych, jakie mieliśmy. Potrafiliśmy zamienić to na 3 bramki, natomiast w meczu wczorajszym już ta skuteczność była na dużo niższym poziomie i mecz, myślę, że który spokojnie powinniśmy zamknąć 2-3-0, niestety skończył się znowu kuriozalnym golem i stratą punktów, co by nie mówić. No, ja jeśli mogę zacząć od Pogoni Szczecin, to akurat uważam, że Pogoń Szczecin jest półkę wyżej, jak nie dwie, aniżeli Jagiellonia, a wbrew pozorom zaprezentowaliśmy się dużo lepiej na tle Pogoni Szczecin, tak mi się wydaje. Mimo że pozwoliliśmy strzelić sobie 3 bramki, ale to nie były bramki jakieś przypadkowe, może poza tą bramką Gosińskiego gdzieś tam po rykoszecie, ale no, bramki raczej takiej urody, no jak na polską ligę, ekstraklasę, gdzie duża dawka kopaniny, to raczej po prostu zostaliśmy rozklepani przy tych dwóch bramkach i naprawdę trzeba powiedzieć, że jakość była po stronie Pogoni, ale u nas serce, duch walki i tak dalej jednak pozwoliło na to, żeby ten wynik wyciągnąć i chyba zasłużenie na pewno ten mecz zremisowaliśmy, ale wydaje mi się, że z przebiegu meczu mieliśmy chyba więcej klarownych sytuacji niż Pogoń, ale na pewno jakości było więcej. A jeśli chodzi o ten mecz wczorajszy, no to no nieskuteczność duża. Ten rzut karny dla mnie kompletnie nietrafiony wybór. W takim meczu, w takich warunkach pogodowych to się strzela, daje się gościa, który w mojej ocenie po prostu gwarantuje takiego karnego. Oczywiście mylą się wszyscy. Natomiast no, Julek już się pomylił w bardzo ważnym spotkaniu w sposób kuriozalny i tak naprawdę teraz jak podszedł, też byłem przekonany, że nie trafi. Mając Marka Hanuska na boisku, nie rozumiem wyboru Julka, mimo że może na treningach wychodzi to bardzo dobrze i być może jest najlepszy albo jednym z lepszych. Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie jedenastek, to ewidentnie gdzieś wydaje mi się, że nie dojeżdża psychika do tego, żeby wziąć to na barki i dać drużynie prowadzenie. Być może by to pomogło, bo ten wynik 1-0 byłby ciut wcześniej i mielibyśmy więcej czasu. Natomiast no, mimo wszystko wydaje mi się, że brakuje zmienników na dobrym poziomie, takich, którzy nie obniżą lotów zespołu i ten zespół będzie, być może nawet powinien lepiej funkcjonował niż przed zmianami. My takowych zmienników nie mamy i tutaj jest, myślę, że duży problem. Ale myślę, że mam nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy pozytywnego na rynku transferowym z racji tego, że zrobiliśmy duży postęp jako zespół na przestrzeni całego tego sezonu i wydaje mi się, że poniżej pewnego poziomu nie zejdziemy, ale mam wrażenie, że no, skuteczność gdzieś tutaj tego Jordiego nie ma i mam wrażenie, że leżymy. No i nie ma wykończenia po prostu, tak? Na tyle sytuacji, które my sobie kreujemy, to strzelając jedną bramkę tak jak wczoraj, to jest trochę kryminał.
I tutaj mocno, mocno brakuje takiego człowieka, który by wszedł po prostu i to, co my tworzymy, to przynajmniej za dwa razy wsadził do siatki, bo na pewno wczoraj zasłużyliśmy na zwycięstwo. Wydaje mi się, że byliśmy zespołem dużo lepszym. Gra była rwana, natomiast mimo wszystko no, te sytuacje były. Gdzieś tam te pioski, strzały z dystansu, w mojej ocenie mógł parokrotnie podawać na lepszą pozycję kolegom, ale jest młody, więc to się też rządzi swoimi prawami, że podejmuje się takie, a nie inne decyzje. Czasami chce się wziąć na barki zespół i pokazać, że też potrafimy. Pawłowski miał parę sytuacji takich gdzieś, jakichś sytuacyjnych strzałów, ale suma summarum brakuje człowieka, który by po prostu wszedł i doświadczeniem gdzieś pokierował. Głównie z przodu mam na myśli przód, tutaj gdzieś wsadził głowę, tam gdzie nie boją się wsadzić nogę, dostawił tą nogę i tak dalej, i tak dalej. Także tu wydaje mi się, że jest duży brak i taki duży kamień według mojej oceny do ogródka, przepraszam, sztabu zajmującego się transferami, bo uważam, że jest bardzo duży deficyt w tym i jedna jednostka, która potrafi zrobić coś więcej, to jest za mało jak na drużynę, która na ten moment jest w górnej połówce tabeli. No, ciężko się z tobą nie zgodzić. Na pewno trzeba powiedzieć, że są pewne pozycje, gdzie konkurencja jest albo mizerna, albo jej praktycznie w ogóle nie ma. Tak? Wszyscy wiedzieliśmy o tym, że Jordi praktycznie jest naszą jedyną dziewiątką. Zwoliński niestety nie daje, Zjawiński, przepraszam, niestety nie daje nam tego, co pewno byśmy od niego oczekiwali. Wychodzi na to, że Jordi jest niezastąpiony, co też moim zdaniem źle oddziałuje na piłkarza, gdy on wie, że nie ma żadnej konkurencji w drużynie, tak? Nie, bo to nie rozwija w żaden sposób, a ustecznie czasami wręcz. Też myślę, że wielu z nas miało świadomość, że nie mamy takiego środkowego ofensywnego pomocnika, który potrafiłby miał ten tak zwany magic touch i potrafiłby tymi piłeczkami ładnie obdzielać naszych wahadłowych czy napastnika. Szukaliśmy takiego, wiadomo, byliśmy blisko podpisania Ramireza, ze względów formalnych to nie doszło do skutku, ale no, sam fakt świadczy o tym, że jednak widać w klubie potrzebę, widać było w klubie potrzebę sprowadzenia takowego zawodnika. I myślę, że to są w tej chwili nasze najbardziej dwie newralgiczne pozycje, takie pilne do obsadzenia, to jest konkurencja dla Jordiego i środkowo-ofensywny pomocnik. Takich bym ruchów transferowych jeszcze się spodziewał w tym okienku, bo no, myślę, że to jest naturalne, że w każdej szatni powinien być jakiś ferment wpuszczany w każdym okienku, przynajmniej dwóch zawodników, którzy zrobią troszeczkę zamieszania w szatni, nowa krew. Tak, dają świeżą krew tak zwaną i to zawsze pozwoli drużynie się rozwijać, szczególnie mówię, no, na pozycjach, gdzie ta konkurencja jest albo znikoma, albo tak w przypadku Jordiego, no to nie bójmy się tego powiedzieć, no nie ma jej praktycznie w ogóle. No. Widzę, że jest Piotrek, także Piotrka dopuścimy do głosu od razu, żeby nie czekać i żeby też nie czekał za długo, także cześć Piotrek, zaczynaj. Cześć, cześć. Witajcie wszyscy, pozdrawiam wszystkich. Fajnie, że znowu jest Red Room. Czekałem, myślałem, że wczoraj najlepiej jest po meczach, ale z drugiej strony może lepiej. Wczoraj było późno, Piotruś. No tuż po meczu, tak, to było późno raz, a dwa, że tak już tuż po meczu to jednak te emocje, może człowiek nie do końca trzeźwo myśli. Natomiast no, minęły te godziny. I co? Konkluzja z dwóch meczy. Jak może najlepszy zawodnik wchodzić z tego, z ławki, a nie grać od początku? Wiadomo, o kim mówię, natomiast no, strzelił bramę, strzelił, tak? Więc no, dzisiaj też sobie tutaj z kumplami rozmawialiśmy, że rzeczywiście to co powiedzieliście, to całkowicie pełna zgoda, że Jordi musi mieć po prostu konkurencję. Oczywiście możemy grać bez dziewiątki, no bo powiedzmy sobie szczerze, że Terpił to, co robi w tych dwóch meczach, pokazuje, no to po prostu mamy młodzieżowca top w tej lidze, nie? To jest moje zdanie, ale chyba większość podziela. No więc generalnie jakby była większa skuteczność, no to jest jakby potwierdzając to, co mówicie, no to tak naprawdę
troszeczkę inaczej byśmy rozmawiali, no bo były takie sytuacje, gdzie no, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, że nie wpadło jedno więcej, czy to wczoraj, czy nawet z Pogonią, bez już pomijając te bramki, które z Pogonią straciliśmy. No ale wczoraj no to ewidentnie pek, no to wszyscy mówili, ja też potwierdzam, że przegraliśmy 1-1, no bo jakby można, no ale to jest tak piłka, tak? Można stracić w jakiś frajerski sposób bramkę i po prostu straciliśmy ewidentnie punkty. Myślę, że w Gdańsku będą ciężary, liczę jednak, że no zobaczymy, co się zadzieje. W każdym bądź razie no jest, na pewno wszyscy mamy spory niedosyt, bo 2 punkty po tak dobrze rozegranych meczach jak na Widzew, jak na poziom rywali, no to jest po prostu bardzo, bardzo duży niedosyt i no co tu dużo mówić. No, liczymy oczywiście na więcej i tyle. Kun jest najlepszy i nie może siedzieć na ławce, bo to jest dramat. Pozdrawiam. No. Ja się zgadzam. Myślę, że Dominik akurat, czy jest najlepszy, to może nie. Nie do końca, aczkolwiek w swoim fachu na pewno. Wydaje mi się, że kiedy Dominik jest na boisku, to dynamika gry Widzewa jest dużo większa. Mam wrażenie, że dużo szybciej się ruszamy po boisku, a być może on się rusza i cały zespół dzięki temu wygląda po prostu na bardziej wybiegany, bardziej mobilny, bardziej taki konkretny w poczynaniach. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak największy deficyt jest, jeśli tworzymy sobie sytuację, a nie ma z tego bramek, no to chyba nie trzeba być tutaj Nostradamusem, żeby przewidzieć przyszłość, że problem jest w wykończeniu, no opierać zespół. Wiesz, też trzeba pamiętać, sorry, że tak ci wejdę w słowo, to trzeba pamiętać, że Dominik wczoraj wszedł na jednak podmęczonego rywala i na tym ciężkim, grząskim boisku nasiąkniętym widzieliśmy, że fragmentami ta piłka stawała wręcz. To dał dużo i tutaj bez dwóch zdań. Mógł nawet strzelić jeszcze w mojej ocenie ze 2 bramki. To jest jego pięta achillesowa, ta skuteczność, tak, myślę tutaj naszej całej drużyny. Natomiast miałem przez chwilę takie, nie wiem, czy się tutaj zgodzi ze mną, miałem przez chwilę takie wrażenie, że trener odwraca się, patrzy na tą ławkę i cytując klasyka, film Psy, nie mam broni, tak? No nie ma, wiesz, to tak naprawdę, patrząc na to, to pierwsza jedenastka wygląda mocno, jak na warunki ekstraklasowe i na to, jak my się rozwinęliśmy w przeciągu tam powiedzmy pół roku, ale żeby dać ognia troszkę z ławki, to już brakuje tego prochu i no, nie ma z czego tutaj ukleić takiej drugiej jedenastki, która by dała tyle samo jakości, albo no dużo, tak, żeby ten zespół za dużo nie stracił. I niestety tutaj gdzieś no brakuje, tak? Nie chciałbym, żeby zespół się troszkę zatracił i sam trener w tym, że dobrze nam szło, dobrze nam idzie, to nie ma co za dużo zmieniać, bo jak zespół stoi gdzieś tam na laurach, troszkę spocznie z racji tego, że te wyniki są, no to nie ma nic gorszego niż stać w miejscu, tak mi się wydaje. No, to nie jest tylko kwestia sportu, ale wielu kwestii życiowych, gdzie jak stoimy w miejscu, to wręcz się cofamy i patrząc na to, że inne zespoły gdzieś tam pewnie się rozwijają, chociażby jeśli chodzi o transfery, być może nas na to nie stać. Natomiast wydaje mi się, że na pewno coś dałoby się zrobić w tej kwestii, aby ten zespół miał szerszy wachlarz możliwości w sytuacjach jakichś braków kadrowych albo kontuzji czy innych sytuacji, które mogą się przydarzyć i na pewno się przydarzą, albo chociażby spadku formy, bo też tak, bo to jest bardzo, bardzo normalna i typowa rzecz w piłce, że nie każdy cały czas jest na takim poziomie, gdzie jest przydatnym ogniwem dla zespołu. No tak, ona zgoda, że nawet taki Jordi, który no wiadomo nam daje bardzo dużo, no, mając świadomość, chłopak, który ma świadomość, że w tym zespole nie ma praktycznie żadnej konkurencji, no to myślę, że Zjawińskiego też nie wpływa. Ja wiem, że wszyscy czekamy na jego powrót do Lechii Gdańsk, czy co tam się z nim zadzieje później. No ale te młodzieży, wczoraj żeśmy odrobili wszystkie te minuty zaległe, więc jesteśmy na zielono. Nawet tam parę minut do przodu jesteśmy. Więc to jest tak naprawdę jedyny pozytyw z Jawińskiego. Natomiast tak, to nie jest konkurencja. Nie? Niestety, ale tu młodzieżowiec i tu Terpiłowski, on to zrobiła się już taka przepaść teraz, że to jest w ogóle jakiś kosmos. Znaczy musimy też pamiętać, że na przykład tak jak w meczu z Pogonią
czy w meczu wczoraj z Jagiellonią, tak? Ławka rezerwowych tak naprawdę zdobyła punkty dla tych zespołów, bo gdyby nie wszedł Kowalczyk, nie strzeliłby bramki w Pogoni Szczecin, wczoraj też akcję zrobili zawodnicy rezerwowi, więc no niestety, no to jest 34 kolejki i jedną jedenastką, czy nawet 13-14 zawodnikami nie da się zrobić jakiegoś fajnego wyniku, o ile jedną rundę żeśmy dali radę, ale też nas ratował na przykład Hansen, tak, w Gliwicach, tak, wydaje mi się, że bez realnych wzmocnień, oczywiście można dawać ogrywać młodych zawodników, młodych chłopaków, natomiast wydaje mi się, że no jednak muszą być jakieś, niekoniecznie mówię, że nawet wzmocnienia, bardziej uzupełnienia takie właśnie, jak mówicie tutaj, do rywalizacji, tak? No bo tak naprawdę, jeżeli Jordi by się nie przykładał do treningów i nic kompletnie nie robił, to i tak praktycznie ma pierwszą jedenastkę i ma plac od razu z góry, tak? No bo po prostu nie ma innego napastnika. Więc no musi być do takiej zdrowej po prostu rywalizacji, tak? Według mnie musi być kadra uzupełniona, przynajmniej jeszcze o dwa, trzy nazwiska, dwie, trzy pozycje. Znaczy, zarząd to oczywiście, Tomek Wichniarek i reszta, no to przecież oni doskonale o tym wiedzą, myślę, i no tam jakieś te tematy były z tego Batumi, tak? Jakiś temat był koleżki, nie wiem, czy to się w ogóle skończyło, czy nie, jak to w ogóle wygląda. Ktoś ma wiedzę może? Możesz powtórzyć jeszcze raz, proszę? Był temat tego gościa z Dynama, chyba Batumi, tak? Na napastnika. Mi się wydaje, że nie stać nas na takiego zawodnika i chyba to nie jest żaden temat poważny. Okay. Tak mi się wydaje, aczkolwiek nie chcę tutaj robić z siebie encyklopedii, natomiast skoro nie robimy żadnych ruchów, które są gdzieś tam gotówkowe, to nie wydaje mi się, żeby było nas stać na zawodnika, gdzie trzeba wydać w setkach tysięcy i to jeszcze w euro. To tak mi się wydaje. No, raczej nie przewidywałbym takich ruchów do Widzewa, skoro gdzieś tam się pojawiły informacje, że nie do końca to wygląda tak dobrze, jak myśleliśmy, że wygląda. Nie, no, zdaje się chyba, że prezes wczoraj w studiu przedmeczowym nawet zdementował to, że tam po prostu graliśmy jako klub sparring z tą drużyną w Turcji i naturalnie żeśmy oglądali różnych sobie piłkarzy. Tam chyba bodajże w grę wchodziłaby właśnie cena czy tam kwota 400 tysięcy euro. Prezes wczoraj to zdementował, powiedział, że absolutnie nas nie stać na taki transfer. Więc to raczej bym traktował w kategorii kaczki dziennikarskiej jakieś. Natomiast nie zmienia to faktu, że zawodnik bramkostrzelny jest nam na pewno potrzebny i raczej optowałbym za zawodnikiem mobilnym. Ja zawsze byłem zwolennikiem takich ostatnich czasów w Widzewie, jeśli chodzi o duet, który strzelał bramki, to taki miks typowej dziewiątki klasycznej, która przyłoży z głowy, plus taka mobilna dziewiątka, może nawet trochę dziesiątka, to był Serna z Robakiem. I w tym kierunku bym szedł. Wydaje mi się, że brakuje nam zawodnika właśnie, który gdzieś z tym Jordim mógłby troszkę zrobić taki duet bardziej, bym powiedział, zróżnicowany, no bo Jordi oczywiście ma prędkość, jest szybki jak na swoje warunki fizyczne, ale wydaje mi się, że troszkę brakuje nam takiego, troszkę Stefano, troszkę Sernasa, takiego zawodnika, który niekoniecznie byłby typową dziewiątką, aczkolwiek takim, który zagra, który gdzieś zamiesza, który uderzy z dystansu, który no jest takim zawodnikiem orkiestrą, czyli od wszystkiego w ofensywie. Właśnie dlatego szkoda trochę tego Ramireza, że to się nie udało, bo myślę, że to by był, nie jest może dziewiątką, ale człowiekiem, który właśnie te wszystkie cechy, o których wspominam, ma, czyli i podanie otwierające, i strzał z dystansu, i kiwka, i dribbling, i tak naprawdę wszystko. I takiego zawodnika potrzebujemy, który właśnie da troszkę więcej niż do tej pory tych, których mam. Okej, to powiedz, a w takim razie z kim miałby Jordi grać, w sensie kogo byś zmienił, żeby po prostu ten napastnik, jakby drugi do Jordiego, miałby razem z nim grać, to kogo? Zaletniowskiego. Kogo? Ja bym nie stawiał na Letniowskiego. Okej. Okay. Aczkolwiek jest to moja prywatna opinia, natomiast uważam, że
uważam, że nie jest to to, czego wielu by oczekiwało po takiej dziesiątce, która gdzieś tam w pierwszej lidze naprawdę faktycznie robiła różnicę. No, wydaje mi się, że jednak to nie jest aż na takim dobrym poziomie, jak byśmy oczekiwali. Być może ta ekstraklasa jest może nie na ten czas dla niego na tyle dobra, jak mogłoby się wydawać, natomiast ja od tego zawodnika akurat od tej pozycji, może nie stricte od Letniowskiego, ale od tej pozycji na pewno oczekiwałbym więcej. Uważam, że na tej pozycji musi być zawodnik wszechstronny, przede wszystkim z liczbami. U Julka tych liczb nie ma i to jest takie moje prywatne zdanie. Pewnie wielu się nie zgodzi, natomiast ja uważam, że jest to pozycja, tym bardziej w tym systemie, którym gramy, gdzie ci zawodnicy na tych dziesiątkach po boku, no bo gramy w taki sposób, gdzie te dziesiątki schodzą do środka, troszkę grają na skrzydle, uważam, że to powinni być zawodnicy, którzy naprawdę no są wszechstronni, którzy potrafią zrobić różnicę i myślę, że takiego zawodnika właśnie w postaci Ramireza bardzo nam brakuje i szkoda, że się nie udało. Znaczy nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale z perspektywy boiska wygląda na Julka, jakby podejmował po prostu cały czas złe decyzje. Kiedy trzeba przyspieszyć, on zwalnia, kiedy trzeba zwolnić, on przyspiesza. Kiedy trzeba podnieść głowę i podać jakąś fajną piłkę, tego nie robi, tylko gra zachowawczo. Kiedy trzeba zagrać zachowawczo, to tego nie robi. I tak te decyzje, które on podejmuje nawet przez pryzmat meczu, bo wczoraj w pierwszej połowie fajnie nawet wyglądał, ale właśnie takimi decyzjami być może kluczowymi, o których ty tutaj, Patryk, mówisz, mogą mieć potem wpływ właśnie na to, że on nie ma liczb i też jest kreowany na takiego zawodnika, sam się zresztą kreuje, na takiego zawodnika, który no właśnie tych liczb ani nie przynosi i tak ten wkład tego do drużyny, no już pomijam te karne, tak, gdzie wczoraj no wydawało mi się, że albo na pewniaka idzie, ponieważ no jak tylko był rzut karny, to od razu wziął piłkę pod pachę, odsunął wszystkich zawodników i ustawił piłkę na 11 metrze, więc albo po prostu był pewny tego, że chce strzelić, natomiast no według mnie, tak jak tutaj Patryk mówi, nie wiem od czego to wynika, ale to są troszeczkę za wysokie progi, wydaje mi się, dla Julka, aczkolwiek na podmęczonego rywala, na końcówki, jak najbardziej według mnie, na stały fragment gry, jak najbardziej taki zawodnik może być w drużynie. To według mnie jedna spokojnie. Znaczy, jeśli chodzi o tego karnego, to po prostu był wyznaczona jako jedynka w drużynie. Pewno na treningach wychodzi to dobrze. Oczywiście wiemy, że są piłkarze treningowi, tak zwani piłkarze meczowi. Na treningu czasami coś wychodzi fenomenalnie, a w meczu nie wychodzi. Natomiast on był wyznaczony jako pierwszy, drugi bodajże był Bartek Pawłowski wyznaczony do podejścia. Czuł się chłopak dobrze, wziął piłkę, niestety nie strzelił, zdarza się. Ja osobiście mogę powiedzieć swoje prywatne zdanie, że mam nadzieję, że się wyleczył z rzutów karnych, widzę już. Zresztą a propos tych rzutów karnych, to odnoszę takie nieodparte wrażenie, że w ogóle mamy z tym problem w drużynie od jakiegoś czasu i czasami tęsknię za Marcinem Robakiem. Jeżeli chodzi o ten element gry. Ja ci powiem, Sławek, że rzuty karne na treningu, a podczas meczu, gdzie przede wszystkim stykowym meczu, to są dwa różne światy, nie? I trzeba sobie powiedzieć, że strzelić jedenastkę, kiedy wiesz, że ten wynik jest na styku i nie wiadomo, co się wydarzy, warunki niesprzyjające do gry, a strzelić na treningu, gdzie tak naprawdę wiesz, że za tym nie ciągną się żadne konsekwencje, no to tak jak powiedziałeś, no są zawodnicy, którzy podczas treningu robią cuda, wychodzą na boisko i niekoniecznie potrafią to przełożyć na, że tak powiem, realne wydarzenia boiskowe i przełożyć to, co pokazujesz na treningu, tak? Więc no, z tym się zgadzam i uważam, że i również dopisuję do tego, że mam nadzieję, że trener gdzieś jakby te rzuty karne inaczej. Wydaje mi się, że timing jest bardzo kiepski, jeśli chodzi o wybieranie Julka jako rzuty karne, które mają gdzieś tam zadecydować o wyniku w danym spotkaniu. Uważam, że jak najbardziej, jeżeli dwa razy się nie udało i to w takich meczach, które niestety nie dały nam punktów, aczkolwiek wczoraj nie przegraliśmy, ale w Legnicy każdy pamięta, co się wydarzyło, no to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że taki karny na odblokowanie się powinien być raczej dany zawodnikowi w sytuacji, aczkolwiek ja nie jestem trenerem, ale ja bym w tym kierunku poszedł, aby dać takiego karnego w sytuacji, gdzie ten wynik jest w miarę pewny i też kontrolujemy grę i to wszystko po prostu wygląda na tyle dobrze, że raczej tutaj się złego nic nie wydarzy. A tak to wychodzi na to, że raz, że tracimy punkty, dwa, że awans no też straciliśmy w troszkę sposób. Mam na myśli
Mogliśmy go załatwić dużo wcześniej, nie, historia, że tak powiem, już napisana, więc nie ma co tego roztrząsać, natomiast jeśli chodzi o samo wykonywanie, poszedłbym w stronę po prostu poczekania na dogodną sytuację, tak aby stworzyć zawodnikowi jak najlepszą poduszkę do zamortyzowania ewentualnego niepowodzenia w postaci rzutu karnego. Znaczy ja powiem wam szczerze, że Julek ogólnie nie wygląda na osobę, na takiego lidera, na takiego kapitana, być może się mylę po prostu, ale to z zachowań jego boiskowych, jak on się zachowuje, no nie wygląda na takiego gościa, który bierze piłkę, odsuwa wszystkich, ładuje bramkę i strzela, tak? Mam wrażenie, że został wybrany do tego karnego, być może tak jak mówicie, tak? Na treningach strzela te karne jak na zawołanie, ze względu na to, że po prostu na technikę, którą ma, tak? Tak naprawdę. No bo mówię, no on nie wygląda na gościa, który jest po prostu pewny siebie i to jest moja prywatna tutaj opinia w tym momencie. Natomiast no, z perspektywy boiska po prostu no, czasami widać, tak? Jak Marek Hanousek na przykład grał wczoraj, no to możemy powiedzieć totalny szef. No, czy byśmy powiedzieli o Julku Letniowskim chociaż jednym meczu, że zagrał totalnie i że zagrał jakiś wybitny mecz w barwach Widzewa? No raczej nie. I tak te mecze się przeplatają cały czas, więc moje zdziwienie. No, początek był najlepszy w pierwszej lidze. No tak, tak. Początek tak. Początek się mogę zgodzić, natomiast no czy... Natomiast powiecie, czy byście się powiedzieli, że Letniowski nadaje się na to, żeby po prostu strzelać te karne, jeżeli chodzi o to, o jego postawę, którą prezentuje na boisku podczas meczu? No wiesz co, no ja nie wiem, czy go predysponuje, czy nie. No, dla mnie decydującym czynnikiem jest trener. No, chciałbym troszeczkę uporządkować tą rozmowę. Oczywiście zapraszamy was cały czas, zgłaszajcie się. Głos będziecie mieli. Zrobiła cisza, więc tak pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć, bo słyszałem, Patryk mówił o pozycji dziesiątce, tylko Maciek, że Julek w tym naszym ustawieniu to nie gra na dziesiątce, nie? To jakby wiemy o tym, tak? Że to nie jest gość na pozycję Pawłowski, Terpiłowski. Maciek, nie wiem, czy słyszałeś, ale Sławek mówił, także jak Sławek skończy... Dobra, no to mnie u mnie coś wycięło, sorry. To poczekaj sekundkę. Słyszysz, zaraz. Co? Ja słyszę Maćka. Tak, słuchajcie. Maciek, słyszysz wszystko? No chyba tak. Nie, bo się nic nie odzywa. W każdym bądź razie dokończę tylko myśl, że oczywiście, że on nie gra na jednej z dwóch dziesiątek. On jest typowym rozgrywającym. Zresztą umówmy się, no trzeba spojrzeć prawdzie w twarz, że gdyby udało się z tym już nieszczęsnym Ramirezem, do którego tutaj wracamy już wielokrotnie, no to przecież chyba sztab też dostrzegał problem wzmocnienia tej pozycji, tak? Że akurat wybraliśmy tą pozycję Julka. Julek nie ma konkurencji w tej chwili w zespole. Jest według mojej oceny naszym jedynym piłkarzem na tej pozycji, który nie daje nam liczb niestety. Ja cały czas wierzę w tego chłopaka, ale moja wiara jest niestety coraz mniejsza. Widzę, że on się wyróżnia na tle tej drużyny techniką użytkową, wizją gry, ma taki magic touch, ale ma też głupią stratę czasami, tak? No natomiast no to wracamy do tego, co mówiliśmy w temacie Jordiego. Tu też jest brak konkretnej konkurencji, tak? A no, mam wrażenie nieodparte, że no, brak konkurencji konkretnej nas ustecznia, no niestety. Dobrze, Maciek, możesz swoje przemyślenia tutaj wygłaszać teraz, proszę ci bardzo. Nie zgodzę się z tym, że nie ma konkurencji, bo na pozycję Juliusza Letniowskiego to czterech zawodników generalnie konkuruje, tak? Czyli Marek, Julek. Tylko Marek, Julek, Dominik i Julian, bo to są te pozycje, na których gra Letniowski. Wczoraj został przesunięty na gdzieś tam trochę wyżej, bo chcieliśmy Pawłowskiego jako zawodnika szybszego, bardziej mobilnego na tej murawie dać trochę wyżej i już przygotowywaliśmy podwójną zmianę na lewą stronę i znowu wpuszczaliśmy zawodnika pokroju Hansena, który zresztą o tym mówił trener Niedźwiedź, to też nie chcę jakoś tam powtarzać po nim na konferencji, gdzieś pytałem o te rzeczy. Co do rzutów karnych, no to jest gość, który w Arce, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z 9 rzutów karnych miał strzelonych pod rząd, jak nie więcej. Co do dobrych meczów Julka u nas, to przypominam, że chociażby mecz z Koroną Kielce jeszcze w poprzednim sezonie, to jest w zasadzie bramka, którą on sobie strzelił
innym zawodnikiem. Następna rzecz. Te historie, bo jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, wiesz, a Julek kiedy miał ostatnio dobry mecz w Kielce? Wczoraj do momentu rzutu karnego. No właśnie, no to nie za długo. No nie wiem, no 40 minut chyba, tak? Czy nie wiem, w której tam minucie był ten rzut karny, się pana 38 chyba, jeżeli dobrze teraz sobie gdzieś tam przypominam. No i w drugiej połowie, gdzieś znowu zaczynał regulować to tempo. No jeżeli ktoś myśli, że to jest gość, który, bo też przed chwilą słyszałem, że ktoś mówił, że to nie jest typ kapitana, no to nie jest typ kapitana i on nie jest w radzie drużyny, nie jest w trójce kapitanów, więc też jakby nie rozumiem akurat tego, gdzieś tam zarzutów w cudzysłowie do Julka, no, że to nie jest typ kapitana. No nie jest to typ kapitana, ale to nie zmienia faktu, że jest jednym z najpewniej wykonujących rzuty karne. No, Widzewie do tej pory zmarnował w meczach oficjalnych dwa rzuty karne. No, słyszałem, że też któryś z was by powiedział o tym, że gdyby nie ten rzut karny poprzedni zmarnowany, to dużo szybciej byśmy awansowali. No, dużo szybciej to, nie wiem, o 5 dni, tak? Czy jakoś tak było, o 7, przepraszam, bo w niedzielę graliśmy chyba. Wiesz, więc... no, być może dla ciebie strzelanie karnych w Warce Gdynia parę sezonów temu ma znaczenie. Dla mnie osobiście nie ma i uważam, że ważne jest to, co jest teraz. Teraz tych karnych po prostu nie strzela. I do ilu karnych teraz nie strzelił, bo mówisz, że poprzednie sezony nie mają znaczenia. No strzelił, które dostał, to są zmarnowane. Przepraszam, no mówisz o tym, że karne sprzed paru sezonów, no to są sprzed dwóch sezonów, się nie liczą. Że liczą się tylko te, których teraz nie strzelił. No to w tym sezonie ilu karnych nie strzelił Letnioski? No tego nie strzelił wczorajszego, no. Tak? Poprzedni Widzewie, który dostał, też jest niestrzelony z miedzią. To są karne dosyć istotne, bo nie są w momencie, kiedy wynik jest dla nas korzystny, tylko jest stykowy. Już pomijam tą miedź, bo z miedzią oczywiście psychika zespołu gdzieś tam leżała i pewnie dużo rzeczy nie szło. Nieprawda, w meczu z Miedzią Legnica, ja nie wiem, czy to o tym mówiłem, czy nie mówiłem, z Miedzią Legnica podszedł do Julka trener, jeden z trenerów, czy inaczej, może jedna osoba ze sztabu i powiedziała mu, że zna Abramowicza i on się zawsze rzuca w ten i ten róg. No i Letnioski powiedział mu, żeby zmienił dróg. I Letnioski zmienił róg i Abramowicz go wybronił. No to jak, jeżeli chcecie troszkę, że tak powiem, tych kulis, to tak to wyglądało w meczu z Legnicą. W meczu wczorajszym, przed tym jak sędzia gwiznął, tak, że gdzieś tam jeszcze rozmawiał z bramkarzem Jagiellonii, z Alomerowiczem, na temat tego, żeby tam nie wychodził przed linię i tak dalej, my sobie tam dwie, trzy osoby rozmawialiśmy chwilę, że ten rzut karny generalnie, kto by do niego nie podszedł, potrzebny Marcin Robak, potrzebny, nie wiem, Messi, Lewandowski, ktokolwiek, na tej murawie i na tym, jak wyglądała ona w pierwszej połowie, to generalnie to jest bardzo duża loteria, bo możesz zrobić tysiąc rzeczy biegnąc do piłki, możesz się poślizgnąć, możesz się potknąć, bo tam były takie krety, no, nie strzelił karnego i generalnie, no, lepsi zawodnicy od niego w historii gdzieś nie strzelali, no, widzę, wie, Marek Hanousek też nie strzelił rzutu karnego, Marcin Robak kiedyś nie strzelił rzutu karnego, znaczy, i wpadła my, w piłka. My mówimy o zupełnie czymś innym, że uważamy, no. Że uważamy, że w Widzewie jest po prostu paru lepszych strzelców, jeśli chodzi o rzuty karne, i to tyle. No ale ilu paru, to znaczy ilu lepszych jest? W mojej ocenie Marek dużo pewniej to wykorzystuje, a na boisku był. Także... A Marek ma ile rzutów karnych strzelonych w Widzewie, a ile niestrzelonych? Te, które strzelił, w mojej ocenie były dużo pewniejsze niż te, które wykonywał Julek. I to tyle. No, nie będziemy się na statystyki tutaj przerzucać, tylko po prostu uważam, w mojej ocenie, powiedziałem to prywatnie, że jest zawodnikiem pewniejszym do jedenastki. Pewnie by się znalazło jeszcze paru innych, natomiast do tej pory strzelał Martin, strzelał Marek, no i strzelał Julek, nie wiem, czy jeszcze jakaś osoba... Bartek Pawłowski. Bartek Pawłowski też chyba zepsuł, z tego co pamiętam. No, w meczu z Śląskim Wrocław, nie ze Śląskim, we Wrocławiu, tak. Ja powiem wam... Czy z Lechią. A ja powiem wam, że... We Wrocławiu. A mnie na przykład ciekawi bardzo Zjawiński, który był na boisku i który, jak już sobie mówimy o pierwszej lidze, to był etatowym wykonawcą w Sandecji. Jak to właśnie wygląda tutaj w tą stronę? Dlaczego on w ogóle nie podchodzi jako napastnik tym bardziej? No, dlatego, że są zawodnicy, którzy wykonują to pewniej. No, są wyznaczeni zawodnicy na podstawie treningów, które w tygodniu się odbywają, tak? No i plus na podstawie tego, kto w meczu dobrze się czuje, bo były sytuacje chociażby przed tygodniem, gdzie jeden z zawodników oddał po prostu piłkę Krojcowi i Martin strzelił rzut karny. Natomiast no, to po prostu są zawodnicy, którzy wykonują to
to lepiej. No, można mówić, że trening to nie mecz. Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli coś wykonujesz w sposób bardzo, przynajmniej bardzo dobry w tygodniu, to ma to jakieś przełożenie później na mecz. Jakby Zjawiński był najpewniejszym wykonawcą rzutów karnych, to on by wykonywał te rzuty karne, tak? I tyle. Swoją drogą, Zjawiński wczoraj dobry mecz w mojej ocenie. Znaczy dobry jak na siebie. Ja miałem takie, byłem pewien przed meczem. Na pewno najlepsza pierwsza połowa. Ja byłem pewny, jak gdzieś w sobotę już wiedzieliśmy o tym, w sobotę mówię, przepraszam, jak od piątku wiedzieliśmy o tym, że nie zagra Jordi, to byłem przekonany, że to Pawłoś wyjdzie na dziewiątce, tak? Ale dobry mecz generalnie z Jawińskiego. Halo, halo, jesteście? Jesteśmy. Według mnie na pewno pierwsza połowa była jego zdecydowanie najlepszą połową, bo w drugiej już zgasł. Była najlepszą jego połową do tej pory w Widzewie. No natomiast no boli mnie trochę serce, że my musimy oceniać właśnie, że najlepszym jest Zjawińskiego, gdzie ten Zjawiński naprawdę no nam nie daje nam za wiele i, no wiesz co, tylko, że, i cały czas tylko będę... Zizu, zobacz na jedną rzecz też, tak, że ile Zjawiński dostał piłek wczoraj w pole karne? A Jordi ile dostaje? No ale Jordi jest zupełnie innym typem napastnika niż Zjawiński, no to możesz powiedzieć, wiesz, no porównywać, nie wiem, Koniarka i Szemońskiego, tak, na przykład, tak, czy inaczej, no Napoleoniego i powiedzmy, nie wiem, Wiśniakowca, tak, z tej nowszej, powiedzmy, historii, no niby dwaj napastnicy, ale zupełnie inny typ. Jeżeli chodzi o Zjawińskiego, dostał wczoraj dwie piłki w pole karne, może więcej, może ja się gdzieś tam pomyliłem w liczeniu, ale w pierwszej połowie najpierw uderzył w słupek z głowy, bardzo dobrze się znalazł, zresztą przecież w tym debiucie też wiele nie zabrakło w meczu z Wartą, żeby też tam strzelił bramkę zaraz po wejściu. A drugie podanie, które dostał w pole karne, było odwrócone plecami do bramki. Zobaczył Letniowskiego. Letniowski zrobił krok do przodu. Zjawiński zagrał o pół kroku do tyłu i gdzieś to trochę spaliło, ale generalnie też fajny pomysł. No tak, tylko że wiesz, ja też bym oczekiwał od takiego napastnika, że on potrafi jednak, wiesz, przytrzymać tą piłkę, poczekać, aż podejdziemy, wiesz, a tego za dużo też tutaj nie widzę. No ale on nie dostawał też piłek po ziemi, żebyś mógł dobrze sobie przyjąć, tylko wszystkie piłki, które były grane do Zjawińskiego, to były piłki rzucane od Rawasa, gdzie on musiał powalczyć o głowę albo próbował przyjmować i bardzo często za ile rzutów wolnych na Zjawińskim sobie złapaliśmy. To nie były piłki, które on dostawał do nogi, tak? No chyba, że ja gdzieś może nie pamiętam czegoś, ale większość piłek, które, na pewno zdecydowana większość, może rzeczywiście jakieś tam pojedyncze piłki były, gdzie dostawał piłkę do nogi, natomiast zdecydowana większość to były piłki, gdzie głowa musi być w górze i patrzeć, gdzie piłka spadnie, zastawić obrońcę i kilka rzutów wolnych, tak jak mówię, sobie na nim wczoraj wywalczyliśmy. Ja twierdzę cały czas, że mamy tutaj problem. Mamy problem, jeżeli chodzi o konkurencję dla Jordiego. Nie mamy praktycznie żadnej alternatywy. Ty mówiłeś o tym, że mamy dużo piłkarzy do środka pola, ale ja rozgraniczam piłkarzy typu Szechu i Marek Hanousek, a piłkarzy typu Dominik Kun i Julek Letniowski na przykład, nie? Według mnie Hanousek i Szechu to są typowe szóstki, to są piłkarze bardziej destrukcyjni i odpowiadający za odbiór bardziej, a nie za kreację. Natomiast Julek, w mojej ocenie, ma wszelkie predyspozycje, żeby odpowiadać w tej drużynie za kreację, a jeżeli chodzi o kreację, no to oprócz Julka nie mamy nikogo w tej chwili, w mojej ocenie. No to ja bym to trochę inaczej, jeżeli mielibyśmy sterować z tego pary, to ja bym bardziej ułożył para pod tytułem Marek Hanousek, Dominik Kun, którzy są do siebie generalnie podobni, a jak grają razem, to pełnią trochę inne role. I Szechu, który jest bardziej ofensywnym zawodnikiem na pewno niż Kun i Marek Hanousek. Znaczy na pewno jakbyś to przeanalizował analitycznie w jakiś sposób, to pewnie więcej punktów zdobywamy zdecydowanie, jeżeli na boisko jest para Kun-Hanousek. No biorąc pod uwagę fakt, że statystycznie oni grali najwięcej, no to pewnie będziesz miał rację, tak? No wiesz, no wszelkie znaki na niebie i ziemi płynące z Turcji były takie, że jednak Julek wygrał tą rywalizację, co muszę przyznać, mnie osobiście cieszyło, bo ja jestem, nazwijmy to, umiarkowanym fanem jego talentu, bo no mało jest takich piłkarzy w polskiej piłce, którym piłka by nie przeszkadzała w grze i zawsze coś widziałem w tym chłopaku, natomiast no, nie wiem, no
Nie skreślam gościa oczywiście definitywnie, natomiast mój zapał i miłość do jego talentu powoli gaśnie, tak? No bo tak jak mówimy, no liczby są brutalne, tak? A liczby to zero w tej chwili. Dobra, panowie, zmieńmy temat, bo rozmawiamy pół godziny o Julku, a tutaj jeszcze jest wiele rzeczy do omówienia, więc wydaje mi się, że zdania będą podzielone jak do wszystkiego, jednym będzie się podobać gra Julka, jedni będą niezadowoleni, no taki mamy klimat, tylu mamy kibiców, że tutaj nie sposób się dogadać i w sumie to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, że każdy ma inne zdanie i każdy gdzieś tam może inaczej spojrzeć na dany temat. Słuchajcie, to myślę, że warto porozmawiać o tym przyszłym meczu, czyli Lechia Gdańsk. Na pierwszy mecz rundy rewanżowej na wyjeździe i tak może to będzie troszkę podobnie jak w tamtej rundzie, chociaż tam zaczynaliśmy z dwóch wyjazdów pierwszej kolejki, bo była Jagiellonia i Szczecin. Oba spotkania dosyć niezłe, aczkolwiek w Szczecinie przegraliśmy. Teraz zagraliśmy dwa mecze u siebie. Po dobrych meczach, ale bez punktów. Trzech punktów oczywiście, bo udało się zremisować, aczkolwiek byliśmy zespołem chyba ciut lepszym, mimo tego, że się nie udało wygrać. No i jedziemy do przeciwnika, który gdzieś tam na przestrzeni całego sezonu, no duże ciężary. Jak wy to widzicie? Bardzo ciężki mecz. Czyli krótko. No, zupełnie inna Lechia, teraz będzie zakaczmarka po zimie, zresztą to widzimy już po wynikach, niż to miało miejsce jesienią. Za kaszmarkę oni kończą pewnie na 8-10. Te parę miesięcy, albo 10-12. Te parę miesięcy zdążył, trener Kaczmarek w parę miesięcy już zdążył ten zespół, że tak powiem, dokapitalizować personalnie i też swój stempel zostawić w tym zespole, aby te punkty były. No to jest dobry trener, więc on spokojnie, zresztą widać, no, przejmował Lechię, jak Lechia była już gdzieś tam chyba w strefie spadkowej, tak, a teraz nie pamiętam, które miejsce, 12, 13, pewnie gdzieś na pozycji 10-12 myślę, że skończą ten sezon. Dobry trener po prostu. No. Sławek, a ty co powiesz o tym meczu? Obawiasz się, czy raczej jesteś umiarkowanie spokojny? Bo jednak my patrząc na ten Widzew na wyjazdach, to poza Górnikiem Zabrze zagraliśmy naprawdę wszystkie dobre mecze raczej w tym sezonie. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale chyba w Zabrzu tylko na meczu, w którym byłem, nie popisaliśmy się jako zespół, aczkolwiek też swoje sytuacje mieliśmy, ale tak to raczej nigdzie wstydu nie było i pokazaliśmy się z niezłej strony, chociaż były takie mecze, gdzie było słabiej, ale były punkty. I teraz to jest taki mecz zagadka w mojej ocenie, bo wydarzyć się chyba może wszystko. Tak jak tutaj Maciek powiedział, no trener całkiem niezły, aczkolwiek ja go, trenera Kaczmarka, jakoś wybitnie nie wspominam, aczkolwiek z racji gdzieś tam, no chyba wszystkim się kojarzy ta końcówka sezonu i tak dalej, więc no, nie ma co rozpamiętywać. Natomiast widzę na ten moment w mojej ocenie z zespołem, może personalnie nie jest lepszym, ale na pewno mogącym tam wygrać. Ja myślę, że jeżeli chodzi o statystyki, to my chyba lepiej wyglądamy minimalnie na wyjazdach. Nawet chyba ostatnio dziennikarze Kanal Plus sobie uknęli taką teorię, że każdy przyjeżdżający do serca Łodzi chce tutaj się pokazać ich najlepszej strony i dlatego jest zmobilizowany na 120%. No znamy to z niższych lig na pewno. Przychylam się do zdania Maćka. Będzie bardzo ciężki mecz w Gdańsku. Lechia wygląda bardzo solidnie. Trener Kaczmarek to jest gwarancja solidności, szczególnie z tyłu. Dla niego jest najważniejsza defensywa i zawsze tam z przodu coś wiadomo strzelą. Tym bardziej, że mają tam kim postraszyć w ofensywie. To jest bardzo dobra drużyna i myślę, że czeka nas ciężki bój. Nie chcę tutaj wyrokować wyroków, ale jakbym miał tak strzelać, to remis biorę w ciemno na pewno. Pewnie podejdą do tego meczu bardzo podobnie jak do Wisły Płock. Tam założenie, z tego co słuchałem wywiadu Kaczmarka, założenie mają takie, żeby taki mały plan mają na każdy następny mecz, żeby przez pierwsze 30 minut nie stracić bramki i na tym się koncentrują. A później pewnie spróbują coś ukuć. Wcale nie będą, wydaje mi się, chcieli nas zdominować, natomiast bardzo pragmatycznie będą chcieli nas wyczekać, dadzą się wyszumieć, tak jak Wiśle Płock, a później może coś z przodu padnie, także pewnie tak będzie to wyglądało.
powiedzcie, znaczy... czy Paliszao tam jest dostępny, bo ja pamiętam sobie ten mecz z Łodzi, to w sumie to ten wynik to zrobił im jeden chłop tak naprawdę. No Flavio jeszcze chyba nie grał, znaczy grał? Nie grał chyba w tych dwóch meczach teraz, tak? Powiem wam szczerze, że obejrzałem te dwa mecze Lechii, ten pierwszy i dzisiejszy. I powiem wam, że wcale ja bym się aż tak bardzo Lechii nie obawiał. Wiadomo, że będzie na pewno groźna, to na pewno. Natomiast no, nie gra nic takiego nadzwyczajnego. A tutaj co wcześniej ktoś mówił, no, że trener Kaczmarek zrobił robotę. No tu są tacy zawodnicy, wydaje mi się, w Lechii, że to po prostu jakaś ta świeża krew, jak to się mówi, tak, nowa miotła. I po prostu no, będą się patrzeć w górę tabeli niż odwracać za plecami do strefy spadkowej. No, wydaje mi się, że taka drużyna jak oni, chociaż wszystko się może zdarzyć w naszej lidze, no raczej no, nie jest kandydatem do spadku. No, niestety nie z takimi zawodnikami. A ja się nie zgodzę, że ten Kaczmarek nie zrobił roboty, bo oni grali moim zdaniem radosny futbol, a ten Kaczmarek to przede wszystkim pragmatyzm i on ma zadanie, żeby ich utrzymać w lidze i tak jak mówię, defensywa jest najważniejsza. Poprawili to znacząco, mają na tyle siły ofensywnej, żeby coś strzelić. No i uważam, że naprawdę będzie ciężka przeprawa. No ten, nie, w ogóle nie porównywałam tych dwóch meczów, tego łódzkiego i tego, który się odbędzie w piątek w Gdańsku, bo to są dwie różne drużyny, mam wrażenie w tej chwili. Zobaczymy, jaki będzie pomysł na środek pola, tak? No bo z tego, co widziałem, no to Gajos nie będzie mógł zagrać w Łodzi. W Gdańsku w następnym meczu, przepraszam, z Widzewem. Natomiast no i tutaj, no bo tu jednak przez Gajosa przechodziła większość tutaj akcji ofensywnych Lechii, tak? Na pewno mają bardzo dobrego tego Durmusza. Natomiast też tam chyba są problemy zdrowotne u Terracino, więc no zobaczymy, jak to w ogóle poukłada trener Kaczmarek na ten nasz mecz. Przede wszystkim spójrzmy na siebie i tutaj pytanie klucz, czy wyzdrowieje Jordi, tak? Bo wiadomo, że u nas czasami lekkie urazy potrafią się przeciągnąć do grubych tygodni. Zastanawiam się, czy będzie do dyspozycji trenera Jordi, to moim zdaniem też będzie kluczem do naszego ewentualnego dobrego wyniku w Gdańsku. A tu jeszcze pytanie, nie wiadomo, jeżeli ktoś wie, to niech da znać odnośnie Zjawińskiego, czy on może w ogóle zagrać w tym meczu teraz w Gdańsku. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak jest kontrakt skonstruowany, ale nie zakładałbym takiej opcji, że nie mógłby zagrać przeciwko swojemu byłemu klubowi. Tak mi się wydaje. Jest to młodzieżowiec i... Tak, młodzieżowiec, dobrze mówię, jeżeli się mylę, to nie, tak, wydaje tak, mi się, tak. nie wydaje mi się, żeby tutaj był aż taki... żeby tu była taka zaaplikowana opcja, która gdzieś tam usuwa go z ewentualnego spotkania pomiędzy dwoma drużynami, ale no... Pewnie pytanie jest dosyć ciekawe, bo jeżeli tak by było, to już jesteśmy mocno ograniczeni, aczkolwiek no tak jak wszyscy tutaj narzekają, że nie jest to wszystko w ofensywie tak dobrze, jakby mogło być i gdzieś tam wszyscy oczekują, że fajnie by było, jakby jednak zawodnik z jakością pojawił się z przodu, to pewnie nie sądzę, żeby tutaj była, żeby tutaj taka opcja była zaaplikowana w kontrakcie, czy tam w umowie wypożyczenia, natomiast no, to pewnie trzeba by było się wyżej zapytać. Też nie mam takiej wiedzy, ale myślę, że te czasy to już są słusznie minione. Mam wrażenie, że to zawsze było żenujące, jak zabraniano jakiemuś piłkarzowi wykonywać zawodu, bo jest wypożyczony z klubu X do Y. A często ci piłkarze decydowali o wynikach meczów. Tak? Słuchaj, Sławek, Football Manager, że dalej masz opcję przy zawodnikach do wyboru, czy nie chcesz, aby zawodnik brał udział w meczu pomiędzy z drużynami zainteresowanymi? Znaczy, wiecie co, ja to z tego sezonu nawet, bo to chyba w Stal Mielec, tak? Jeżeli nie, to też mnie poprawcie, czy w poprzednim sezonie miała wypożyczonego bramkarza z Lecha, chyba, tak? Który miał normalnie zapisane w umowę w kontrakcie, że nie może zagrać z Lechem, tak? I tam wtedy Lech przyjechał chyba i się objawił nowy bramkarz. W Mielcu może akurat lepiej dla tego młodego chłopaka, że akurat się wtedy objawił. Natomiast no, takie zapisy są cały czas jakby w kontraktach, nie? No nie wiem, no mnie to żenuje na przykład, nie? Że zabrania się piłkarzowi wykonywać swojego zawodu, tak? Bo skoro jakaś drużyna nie widzi w tym zawodniku przyszłości, czy na tą chwilę nie widzi przyszłości i go dodaje do drugiego klubu, to
to ja jakbym był, nie wiem, prezesem, właścicielem takiej drużyny, to wręcz bym chciał, żeby on zagrał tam dobre zawody, tak? Jeżeli go wypożyczam bez prawa pierwokupu i mogę go ściągnąć z powrotem, no to wypożyczam go w celu takim, żeby się ograł w tej drużynie, tak? A jak go wypożyczam z prawem pierwokupu, no to wiadomo, że w 90% jest to tak skonstruowane, że klub wypożyczający już kładzie przy sobie krzyżyk na takim piłkarzu, tak? I tak jest chyba w przypadku Zjawy w Widzewie, bo z tego, co się orientuję, to my mamy ustalone jakieś prawo pierwokupu tego zawodnika, ewentualne. Żeby ktoś czasem przypadkiem nie kliknął tego pierwokupu. No tak, tak, tam wysłannicy obserwują. Słuchajcie, dobra, nie wiem, czy ktoś tutaj z naszych słuchaczy jeszcze jest chętny do zabrania głosu, natomiast zapraszamy do tego. Właśnie wybiła godzinka, praktycznie równa godzinka, od kiedy zaczęliśmy, więc panowie, no jeżeli macie, chcecie coś dodać lub zacząć temat, który nie został do tej pory poruszony, bo w sumie zaczęliśmy od meczów tych pierwszych kolejek, czyli Pogoń Szczecin i teraz Jagiellonia, temat Julka, trochę transfery, trochę ten przyszły mecz z Lechią, to może to ja się was zapytam, jeżeli obejrzeliście dokładnie te dwie kolejki, mówię tutaj stricte o Widzewie, to co was zaskoczyło najbardziej na plus w postawie drużyny i czego się najbardziej obawialiście i czym jesteście zawiedzieni, jeśli chodzi o poczynienia naszego zespołu? Bo wydaje mi się, że pewnie jakieś zaskoczenia są. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony pozytywnie tym, że ten zespół jednak nie osiadł i cały czas jesteśmy gdzieś na tym samym podobnym poziomie, jakim zaczęliśmy ten sezon, a tego się bardzo obawiałem, bo przysłowiowa wiosna nie zawsze nam idzie dobrze, aczkolwiek ta wiosna to jest troszkę dużo powiedziane, bo wczoraj były w Łodzi warunki arktyczne przez jakiś czas, ale takie pytanie do was właśnie, co was najbardziej zaskoczyło na plus, a czym jesteście zawiedzeni, a być może nawet załamani, że nie jest tak, jakbyście tego oczekiwali. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszy mnie, że kreujemy sobie tę sytuację mimo wszystko, bo to jest najważniejsze. Jakbyśmy zliczyli ilość sytuacji wykreowanych w tych dwóch pierwszych kolejkach, to grubo ponad 10. Także to jest na pewno in plus, in minus. No gra defensywna niestety, tak? To, co było naszym jakimś tam atutem jesienią, bo tych bramek traciliśmy stosunkowo mało, no tak jak tutaj mówiłem wcześniej, chociażby te 9 czystych kąt Henia Rawasa o tym świadczy, no to kuriozalne bramki, tak, traciliśmy i takie troszeczkę prezenty robiliśmy. Chociażby ta bramka wczorajsza, która mi cały czas siedzi mocno na wątrobie, mam tak zwanego kaca kibicowsko-piłkarskiego. Nie mogę sobie odżałować tych dwóch punktów straconych, bo to był mecz, który no nie mieliśmy prawa w żaden sposób zremisować, tak? Natomiast no to jest piłka, zdarza się i liczę na to, że ta gra defensywna nam się jednak bardziej ustabilizuje na jakimś troszeczkę wyższym poziomie, bo jednak Martin, który wszedł i z Pogonią, który dał nam punkt i wczoraj też, który wszedł, no robił kluczowe też błędy, trzeba powiedzieć. No i takie są fakty, tak? Liczę na zdecydowaną jakieś ustabilizowanie tej gry defensywnej i no i większą może troszkę skuteczność, tak? Bo ta skuteczność to też kreacja jest duża, natomiast wykorzystywanie jest na dużo gorszym poziomie. Każdy pewno trener by powiedział, że jak napastnik sobie kreuje tę sytuację, a nie strzela, to jest najmniejszy problem. Ważne, że kreuje, że to przyjdzie. No i mam nadzieję, że tak będzie też w naszym przypadku, aczkolwiek no cały czas boleję nad tym, że my jako klub, mam wrażenie, nie dajemy sobie większej szansy w postaci ruchów transferowych. Różne plotki chodziły o przepływach finansowych, ja do końca nie wiem, jak to jest, nie chcę się podłączać i spekulować, chciałbym, żeby zarząd klubu jasno do kibiców wydał jasne oświadczenie, jasny sygnał, że jest tak, sprawa XYZ, że tak powiem, nazwę to i dlatego nie ma tych transferów, bo deklaracje były, chociażby prezes tutaj na łamach naszego pokoju mówił o dwóch piłkarzach przyklepanych już od lata, którzy będą zimą podpisywali z nami kontrakty.
czegoś takiego nie ma w tej chwili. Rozmawialiśmy sobie z dyrektorem Wichniarkiem, też po letnim okienku, gdzie padały słowa o tym, że nawet sobie zostawiliśmy w tym woreczku parę tych talarków na okienko zimowe, nie wykorzystaliśmy letniego okienka w pełni, bo nic na siłę będziemy patrzeć, jak ta drużyna się będzie rozwijać i wtedy zimą ruszymy może ewentualnie na większe zakupy. Natomiast tego nie ma i jestem tym troszeczkę zdziwiony. Nie znam kuluarów i powodów tego, a nie chciałbym się poruszać tutaj w charakterze jakichś plotek, ale chciałbym, żeby kibic jasno wiedział, dlaczego to okienko jest ubogie, nazwijmy rzeczy po imieniu. Tym bardziej, że chyba było mówione w Przemiłowiec, że poczynania transferowe zamkną się w dwóch, może trzech osobach i w sumie na to wszyscy się chyba nastawili, może jedna i dwie osoby, już nie pamiętam dokładnie, natomiast Znaczy to głównie chodziło o dwa transfery, tak? Mówię, cały czas była mowa. Ale takie do pierwszej jedenastki, z tego co pamiętam. Znaczy to miały być transfery, które dadzą impuls tej drużynie na pewno. Z tego co ja kojarzę, tutaj nie chciałbym zakłamywać rzeczywistości, ale to jednak chodziło mimo wszystko cały czas o konkurencję dla Fabio na lewym wahadle, czyli tak, ten transfer jest zrealizowany, Cyganiksa. I chodziło o zawodnika stricte ofensywnego do środka pola, tak jak właśnie tego nieodżałowanego już Ramireza, tak nazwijmy to. Chodziły też słuchy, że może spróbujemy poszukać jakiegoś napastnika, ale wiadomo, padały słowa, że napastnika szukają wszyscy. Natomiast na razie tego nie ma, nie wiem dlaczego tak się stało. O kurwa, ty. Soczele? Nie wiem dlaczego tak się, sorry, nie wiem dlaczego tak się stało. Tak mówię, padały też deklaracje o dwóch podpisanych, o możliwości podpisania dwóch piłkarzy teraz zimą, już od czerwca, ekstraklasowych. Przypominam, z tego co sobie dobrze przypominam, padały pytania, odpowiedzi były takie, że mieli być to piłkarze ekstraklasowi, no i do niczego takiego nie doszło. Aczkolwiek, tak jak mówię, okienko cały czas jest u nas otwarte i ten kibicowski... Kibicowska część mnie liczy cały czas na to, że jednak uda się przynajmniej jeszcze jakiś jeden transfer, który da impuls tej drużynie, uda się przeprowadzić. Nie wiem, co wymyślić. Czyli szukamy Ramireza kolejnego po prostu. No raczej na pewno szukamy, tylko tutaj to, co mówicie na przykład, według mnie, jeżeli były pieniądze na Ramireza, bo gdzieś tam te rozmowy, to nie jest żadna tajemnica, tak, że te rozmowy były prowadzone i, że tak powiem, strony już były dogadane, to też skoro na niego znalazły się pieniądze, podejrzewam, że nie byłby najtańszym zawodnikiem w tej drużynie. Może Maciek ma informację, czy Dani byłby zawodnikiem najlepiej opłacanym w drużynie po transferze. Dobra. Do końca też rozumiem taki argument, że im. Pan Maciek? Bardzo słabo, jakbyś mógł jeszcze raz. Nie, Maciek chyba nic nie mówi, tylko w tyle głos w pokoju, tak mi się wydaje. Nie, Słychać, ale dosyć słabo. To był chyba Błażej w tle, tak mi się wydaje, po głosie. Chyba, że się mylę. Dajcie mi 3 sekundy, zaraz spróbuję jeszcze raz. Dobra. Okay, dobra, nieważne. Mi się wydaje, powiem wam, że chyba byłby to zawodnik raczej potencjalnie chyba najlepiej opłacanym, tak mi się wydaje, mam wrażenie, że raczej nie byłaby to opcja, która byłaby budżetowa, bo jednak zawodnik przechodzący z Ligi Belgijskiej na pewno gdzieś tam w dołku momentalnym poprzez ten transfer do Belgii, tak, ale pewnie jednak mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, że widzę wcale jakichś wielkich kwot nie płaci, to gdzieś pewnie musiałby głębiej sięgnąć do kieszeni, bo jednak Dani Ramirez chyba w polskiej ekstraklasie jest jakimś nazwiskiem w miarę uznanym i wydaje mi się, że jednak tego typu zawodnik
chciałby pewnie zarabiać godziwe pieniądze. Nie wiem, jakie to są godziwe pieniądze, bo nie mam informacji, jakie zarabia w belgijskiej lidze i ile chciałby ewentualnie zejść, ale raczej uważam, że za opcją, że byłby najlepiej opłacanym zawodnikiem, więc jeżeli na takiego zawodnika były pieniążki, człowiek pewnie tutaj chodzi też o opcję tego, że tutaj nic nie musielibyśmy za ten transfer ewentualnie płacić i znaleźć zawodnika o podobnej jakości jak Dani pewnie za darmo jest trudnym zadaniem. Maciek, cały czas cię nie słychać. Cały czas cię nie słychać. Nie wiem, czy masz rozmawiać na głośniku, czy o co chodzi, ale cały czas cię nie słychać. Znaczy słychać, ale bardzo słabo. No w każdym razie, jak Maciek wróci, to się wypowie na temat tych finansów, ale wydaje mi się, że no, może coś się zmieniło na przestrzeni tego czasu, kiedy był czas na Ramireza i pieniążki na Ramireza i może na przestrzeni tego czasu wydarzyło się coś, co gdzieś tam zablokowało wolne środki na to, żeby takiego zawodnika zakontraktować. Więc mogło się coś wydarzyć, o czym nie wiemy, ale taka opcja jest dosyć możliwa, więc jak najbardziej gdzieś te środki mogły być przyblokowane, no ale tak czy tak, taki zawodnik na pewno o takiej jakości, który gdzieś jest już sprawdzony w Ekstraklasie, no bo wszyscy dobrze wiecie, że ściągnąć zawodnika do Ekstraklasy o nawet dużej jakości nie zawsze wiąże się z tym, że ten zawodnik w tej lidze będzie umiał się pokazać, prawda? Bo takich przykładów jest dużo. Na pewno priorytety były takie, że nawet ze słów prezesa zawsze wynikało to, że na początku, jeżeli chodzi o zawodników, no to zawsze skupiamy się na tutaj naszych rodakach, na Polakach i to jest słuszna droga. Na drugim miejscu skupiamy się na obcokrajowcach, ale takich, którzy znają już nasze podwórko piłkarskie, którzy grali już w naszej lidze i to też jest jak najbardziej zrozumiałe według mnie i to jest słuszna droga, że wolimy stawiać na te konie, tak jak z tymi piosenkami, nie? Że lubimy te piosenki, które już kiedyś raz słyszeliśmy i tutaj też pewno w jakimś stopniu to jest minimalizowanie ryzyka sprowadzać obcokrajowca, który już się pokazał na plus w naszej lidze. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli coś się stało, jeżeli coś się wysypało w klubie, no to ja uważam, że kibic powinien mieć taką informację, tak konkretną, że jest tak i tak, bo stało się to czy tamto. Bo nie mówię, że te plany jakieś transferowe były gigantyczne, natomiast no, minimum dwóch piłkarzy, którzy mieli podnieść poziom naszej drużyny, miało się zjawić zimą i tych dwóch ewentualnie od lata, tak, miało być podpisanych, z którymi już prowadziliśmy zaawansowane rozmowy, a wręcz byli już bardzo blisko, czy tam dogadani z naszym klubem. Mieli być to zawodnicy ekstraklasowi. Więc też chciałbym wiedzieć, co się takiego stało, że te plany się tak drastycznie w moim odczuciu pozmieniały. No bo jednak uważam, że to poważna jest zmiana, tak? In minus, trzeba powiedzieć sobie. No pewno każdy kibic chciałby wiedzieć, czym to jest spowodowane. No takie mam wrażenie. Bardziej? No tak samo, no to samo wszystko, co powiedział Zizu tak naprawdę, tak? No wiadomo też, że my nie jesteśmy klubem, który może sobie pozwalać inwestować w zawodników, na których nas stać nie będzie. Czy po prostu będziemy robili jakieś dziury w budżecie dla jakichś zawodników, jest to zrozumiałe. Natomiast dokładnie tak jak Słowek powiedział, no tu powinna według mnie być informacja, tak? No bo jednak ja nie mówię, że tu trzeba się tłumaczyć z każdego kroku, tak? I też trzeba zostawić pole manewru zarządcom Widzewa, natomiast no, jeżeli ktoś się deklaruje, no to raczej żyjemy, jesteśmy raczej wszyscy poważnymi tutaj ludźmi. Jeżeli się z czegoś deklarujesz sam z siebie, no to później no, wymagane jest, tak? No, my, jeżeli by wyszedł na przykład, wyszłaby informacja, że stało się to i to, bez nawet wchodzenia w konkretne szczegóły, ale po prostu informacja dla kibiców, no to też jest w jakimś stopniu, no jest to normalne, tak? No bo my tak naprawdę nie wiemy, co się kompletnie dzieje z tymi transferami, tak? To raczej ta informacja, jaka była bardzo optymistyczna i pozwoliła już tutaj nawet na forach internetowych czy w social mediach już spekulować, jakie nazwiska ewentualnie mogą przyjść. Po czym się tak naprawdę okazuje, że no zostaliśmy tak naprawdę tylko z jednym zawodnikiem,
z Łotwy i tak naprawdę no kompletnie nic nie wiemy, tak? I zaraz dojdą kartki, zaraz dojdzie ciężkość sezonu. Mam nadzieję, że nie dojdą tylko żadne kontuzje. No i gdzieś to będzie faktycznie trzeba rozliczyć później, tak? No bo to są robienie z igły z widły, tak? Więc no według mnie, tak jak powiedział Sławek, no wymagam od tego, żeby była jakakolwiek informacja. Znaczy, jeżeli jeszcze mogę dodać tutaj od siebie, to no, ja taką informację jedyną jaką uzyskałem, to bodajże prezes po przylocie na obóz do Turcji na kilka dni. Tam chyba bodajże był jakiś wywiad z prezesem w przeglądzie sportowym i tam było o problemach z przepływami finansowymi. Takie stwierdzenie, no, pod którym się może kryć dużo rzeczy, tak, i ciężko mi jest się wypowiadać, co tak naprawdę się kryje pod stwierdzeniem problemy z przepływami finansowymi. Zastanawiam się też, czy my w takim razie jesteśmy kolosem na glinianych nogach, że planujemy coś, okienko z góry, zawodników, którzy mieliby przyjść ewentualnie od następnego sezonu i w cudzysłowie przepływ finansowy powoduje, że mamy wywrócone to wszystko do góry nogami. No, chciałbym takie rzeczy po prostu wiedzieć, tyle. To znaczy, wiecie, no, pewnie jak w każdej firmie, gdzieś tam pewnie może jakieś mniejsze perturbacje finansowe się zdarzają, ale fajnie jak były przewidziane z jakimś wyprzedzeniem, które pozwoli na ewentualną amortyzację, czy chociażby to, że pewne transfery albo założenie tych wcześniejszych transferów się nie wywali do góry nogami, tak jak chociażby teraz to ma miejsce, że nie jesteśmy w stanie zrobić jakichś większych ruchów transferowych z racji jakichś tam większych bądź mniejszych problemów z finansami, a co za tym idzie, no ta kadra nie jest wzmocniona na tyle, na ile pewnie trener by sobie życzył, bo wydaje mi się, że jednak trener mimo wszystko na pewno, chyba nie ma trenera na świecie, który nie chciałby transferów, prawda? Więc mam wrażenie, że tutaj na pewno jest jeszcze większe pole do popisu dla zarządu, żeby jeżeli są jakieś problemy, to też żeby kibice o tym wiedzieli, bo jednak my jako kibice na pewno ta społeczność, ten klub przede wszystkim podniosła z kolan, a może już byliśmy niżej niż kolana i wydaje mi się, że na pewno zasługuje społeczność widzewska na to, żeby pewne rzeczy mieć klarownie przedstawione i wtedy jeżeli wiemy, na czym stoimy, to też nikt w jakimś tam stopniu nie robi sobie większych nadziei, a co za tym idzie, nie ma rozczarowań, bo po prostu chłodno stoimy i twardo na nogach i wiemy, że jest tak, a nie inaczej, pewne rzeczy miną z czasem, ale na ten moment inaczej po prostu się nie da i wtedy wydaje mi się, że i owca cała, i wilk syty, także nie mam wrażenia, że tutaj coś złego by się wydarzyło, jeżeli jakakolwiek informacja by się pojawiła, nawet najmniejsza, bo jeżeli coś się wydarzyło faktycznie, co w jakimś stopniu zaburzyło płynność na tyle, że ten klub nie może sobie pozwolić na większe ruchy, no to dobrze by było o tym wiedzieć i wydaje mi się, że w pewnym momencie, mam nadzieję, że taka informacja się pojawi, tym bardziej, że wielu ludzi się gdzieś tam nastawiło na te transfery. Każdy się zawsze tymi transferami jak najbardziej grzeje, bo wie, że to jest sól, prawda? Tym bardziej, że u nas przerwa zimowa jest dosyć długa i o czym tu rozmawiać, jak nie o transferach, prawda? A u nas jak nigdy bardzo spokojnie i wręcz bym powiedział, że przez cały ten okres zimowy człowiek nawet nie miał się czym przysłowiowo podniecać ani grzać. Bo jak nigdy we wcześniejszych latach Widzewie, oczywiście nie popieram tego, że wychodziły informacje, ale no na pewno gdzieś tam jakieś ciekawostki w postaci jakichś ewentualnych wzmocnień, które mogłyby się pojawiać, to zawsze są pożądane przez kibiców i przez nas też. Także no ja też widzę tutaj duże... Sorry, że ci wejdę w słowo, ale wiesz, ja wychodzę z założenia, że czasami brak transferów to też jest dobry transfer, tak? Bo jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać dobrze funkcjonującą maszynę, to też jest pozytywne i jak najbardziej
wychodzę z tego założenia, że czasami brak transferów to jest dobra informacja. Tylko wiesz, człowiek, przepraszam, teraz ja ci wyjdę, tylko że my jesteśmy nie takim zespołem, aby spocząć na laurach. Weszliśmy dopiero co do Ekstraklasy i musimy się rozwijać. Dlatego właśnie do tego dążę, że jednak tutaj pion sportowy trafnie zdiagnozował nasze najbardziej widoczne problemy, czyli brak konkurencji dla Fabio i środek pola ofensywny. Na trzecim miejscu dopiero gdzieś w perspektywie ten napastnik, którego tak jak tutaj już słyszeliśmy wielokrotnie, szukają wszyscy. Dlatego zastanawiam się, no ja jako kibic po prostu zwyczajnie obawiam się, tak, bo jeżeli słyszałem informację, że mamy dwóch zawodników w perspektywie podpisać od lata, tak, ekstraklasowych, mamy zrobić dwa transfery, które troszeczkę podniosą poziom tej naszej drużyny obecnie, tak, i to się wysypuje nam, no to zaczynam się zastanawiać, że to jakieś muszą być poważne problemy. W ten sposób rodzą się plotki, podejrzenia, a chciałbym, żeby nasz klub był jak najbardziej transparentny. Nie, Maciek, coś słabiutko. Coś nawet nie pokazuje, że mówisz. Maciek, musisz internet podkręcić. A może, to, może, to może, ja... się rozłącz, może się rozłącz i połącz jeszcze raz spokojem, może pomoże. To może ja w tym czasie... Cześć, parę ja powiem szczerze, że bardzo spokojnie w ogóle podchodzę do tego okienka transferowego. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek podziela takie zdanie jak ja, ale ja chyba od 20 lat czekam na takie okienko, gdzie naprawdę będzie cisza i spokój, bo... Dostajesz, nic się nie dzieje. Tak, no naprawdę, bo przez ostatnie 20 lat to była karuzela. Ktoś przychodził, ktoś odchodził, kupowaliśmy tabunami, wręcz zakupy hurtowe. Jak to wszystko później wyglądało, no to wszyscy wiemy. Awanse w bólach. To już tylko ostatnie lata, nie? Ale kurczę... No wymiana, te jedenastki zazwyczaj jesienią, a wiosną w jednym sezonie to wyglądały dramatycznie różnie. I to tak było od lat. To jest jedna rzecz. Ja też tak zwracam uwagę na to, że Beniaminek ma podgórkę albo w pierwszym, zazwyczaj w pierwszym roku, ale zdarzają się Beniaminkowie, którzy przeżywają ten kryzys w drugim i myślę, że to okienko numer 3 i 4, w sensie tak po awansie do Ekstraklasy, tak? Będzie bardzo ważne. Ja tak zupełnie, że tak powiem, realistycznie zakładam, że z tych czterech podstawowych, albo inaczej najważniejszych zawodników, jak dla mnie w Widzewie, czyli Hanouszek, Pawłowski, Jordi i kurde, żeby mnie tu nie Dominik Kun pewnie. Nie Dominik i Rawas. I Rawas, ja zakładam, że możemy stracić 50% z tego w przyszłym sezonie i to wcale mnie nie zdziwi. I teraz no dużo to jest to, ile za nich dostaniemy pieniędzy. Znaczy wiesz co, powiem ci Łukasz, że Pawłowski to raczej nie będzie już transfer, wydaje mi się. Byłbym bardzo zadowolony, gdybyśmy Pawłowskiego i Marka Hanouszka, bardzo mi zależy na Marku, żeby został u nas i naprawdę chyba duże pieniądze, sprzedając innych zawodników, czy można było duże pieniądze zainwestować w niego, to jest naprawdę gość, który może nam dać jeszcze na no mega solidne 3-4 lata. To jak on w ogóle gra, no to jest dla mnie no, miód na serce i chciałbym, żeby Pawłowski, liczę bardzo na to, że Marek i że Bartosz zostaną, natomiast no obawiam się, Rawas za długo u nas nie pogra, jeżeli będzie grał tak jak gra do tej pory. A Jordi myślę, że mimo wszystko, że zakładając, nawet słuchając go i mówiąc, że potrzebował stabilizacji, dlatego trafił do Widzewa, to wydaje mi się, że będzie miał swoje ambicje, będzie po prostu próbował spieniężyć ten sukces i obawiam się, że i Jordi i Jordiego i Rawata... Nie uważam, że na to... Czyli nie uważasz, że nasze ambicje będą szły w parze, tak? Jak patrzę, żebyście teraz mnie źle nie odebrali, kurczę, czasami jak słucham naszego prezesa, to wydaje mi się, że on tam, wiesz, jakieś achievementy wali w Football Managerze i ma tam sprzedaj zawodnika za milion, kup za pół miliona
Jakoś tak się obawiam, że pewne rzeczy będzie próbował spieniężyć, pewne... Wiesz co, powiem ci, Łukasz, że akurat o Marka to bym się nie martwił, czy o Bartka, bo raczej, raczej wątpię, żebyśmy zebrali jakąś dużą gotówkę, o której wspomniałeś, akurat za tych dwóch zawodników, bo Marek, jeżeli mi się nie mylę, 30, tak? Jeden? 31, tak mi się wydaje. Dlatego ja uważam, że naprawdę warto byłoby na tych chłopaków stawiać i w jakiś sposób ich tu też zmotywować do, wiesz, a Bartek, do cięższej pracy. Wiesz, chłopak praktycznie stąd, już rodzina, chłopak, można powiedzieć, że z Łodzi, kibic na pewno też Widzewa, ze statusem, no na pewno w jakimś stopniu gwiazdy zespołu, bo jednak... Oczywiście. Jak na nasze warunki, to jest zawodnik, który przede wszystkim identyfikuje się z klubem, z regionem, z miastem, jest nasz, jest czerwony, więc w jego sytuacji wątpię, żeby chciał, chyba że klub go wypchnie. Parę razy się zdarzyło, jeżeli pamiętacie w historii Widzewa, że wypychaliśmy zawodników, mimo że chcieli zostać z różnych względów, natomiast... Zgadza się. Natomiast no Bartek, wydaje mi się, że akurat bardzo dużo daje, to on się tutaj odnalazł. Świetny, w ogóle świetny mecz jego z Jagiellonią, trzeba powiedzieć. No, zauważcie, jaka jest różnica między zaadresowaniem piłki do Pawłowskiego a Zjawińskiego. No, mimo że ten chłopak zagrał najlepszy, mówię o Zjawińskim, najlepszy mecz, tak mi się wydaje, w naszym trykocie, no to właściwie wszystko, co osiągnął więcej w porównaniu do pozostałych meczy, to jest kilka fauli, które rzeczywiście wywalczył i dzięki temu nie tracił piłki. Natomiast no, ja mam z nim problem jeden. On tak naprawdę jest ciałem obcym w ataku. Tak jakby nie jest takim linking playerem. Nie jest w stanie dobrze odegrać tej piłki, dobrze podać w tempo. Ma bardzo duże problemy z tym. Tak naprawdę to jest taki młot, który wali w kowadło. Jak mu dobrze wrzucisz piłkę na łeb, no to kurczę, będzie z tego jakaś brama. Nawet może i fajna. Natomiast nic poza tym, zastawić się, przyjąć, okej, okay, ale co dalej? No nic. W momencie, kiedy zszedł i Pawłowski przeszedł na tą jego pozycję, zauważcie, że wtedy to wszystko nabrało tempa. Bo tam działo się to. Natomiast Zjawiński jest opcją tylko i wyłącznie na trzepanie punktów dla młodzieżowców. Jeżeli kto, to już dzisiaj ktoś powiedział, jak ktoś kliknie ten przycisk, żeby go kupić, no to kurde, no, u mnie traci szacun, bez kitu. Oczywiście śmieję się, ale nie róbmy. Co do Marka Hanowska, to jeszcze mam takie jedno przemyślenie a propos tego naszego Czecha tutaj, że no mam raz, że mam nadzieję, że będzie już Widzewie miał piłkarskie dożywocie, w sensie, że zakończy w naszym klubie karierę. Życzę mu jeszcze kilku owocnych lat. Natomiast mam równie wielką nadzieję, że wykorzystamy Marka w bardzo dobry sposób też po karierze piłkarskiej jego, bo to jest taki chłop, który widać, że mocno się identyfikuje teraz z naszym klubem. Bardzo tutaj w tą naszą społeczność wrósł i no mega facet pod każdym względem i ja sobie wyobrażam takiego Marka Hanowska jako takiego skauta, który tutaj na rynek czeski naszego człowieka na Czechy i że naprawdę go wykorzystamy, bo no nie, raz, że inteligentny mega człowiek i piłkarsko i ma wrażenie życiowo, to szkoda by było, żeby po karierze po prostu sobie wyjechał do swojego kraju i żebyśmy my jako klub go nie wykorzystali. No, takie bardzo dobry może. Bardzo dobry wywiad w ogóle z nim w przeglądzie sportowym w ten piątek był. No i to, co chcę powiedzieć, że akurat te słowa, które on mówi, to ja wierzę. On nawet w tym wywiadzie kilka razy tego redaktora wręcz tak troszeczkę studził, gasił, stopował i tak jak niektórzy potrafią powiedzieć wszystko, cokolwiek, wszystko są w stanie powiedzieć, co kibic chce usłyszeć, tak Marek takich słów nie rzuca na wiatr a jeżeli coś powie, to rzeczywiście można naprawdę w to uwierzyć i no tak jak Zizu powiedział, to jest ktoś, na kim można by budować przyszłość taką szerszą, nawet już po karierze piłkarskiej, także no na pewno
Na pewno to byłoby... To jest jeden z takich ludzi, których warto angażować później na dłużej. No ale zobaczymy, jak to będzie. Nie? Bartek zresztą też należy do takich osób i to chyba powinna być naturalna kolej rzeczy, że takie osoby też powinny być lojalne, osoby powinny być nagradzane przez klub w taki sposób, tak? Jeżeli tylko chcą kontynuować, to powinna być część. No, na tym polega budowanie tej, jak to się mówi, legacy, czyli... To troszkę Daniel Mąka jest takim przykładem, który został gdzieś tam w klubie, tak? Po zakończeniu tej kariery w pierwszej drużynie. Gdzieś tam. Oczywiście, no tam... Jest pewna grupa na internecie, która, że tak powiem, której za bardzo nie leży. Natomiast to rzeczywiście jest też warte pochwalenia, że się angażuje. Chłopak z Warszawy, prawda? Dokładnie. No i proszę. Zresztą, ale wiecie, chłopak z Warszawy, w naszej historii kilku takich było, nie? No było, dlatego przytoczyłem akurat ten przykład, bo my akurat mamy chyba szczęście w kierunku Warszawy, a niekoniecznie oni do nas. No zaczynając od prezesa tak. Legendarnego Ludwika Sobolewskiego, tak, warszawiak. Pamiętacie, jak Bartek Żelak przeszedł do Legii, jak on był gwiazdą, a co się wydarzyło później? A oni nie mieli szczęścia do tych transferów w tą stronę. No tak, krążyła taka anegdota, że jest klątwa widzewska, tak zwana, na piłkarzach, którzy przychodzą z Widzewa do Legii, a na odwrót za te transfery się sprawdzały przeważnie. Tak. Mówiliśmy o zawodnikach, którzy zostali na siłę wypchnięci. To pewnie też ktoś miał na myśli Łapińskiego i Citkę, tak? Gdzie niekoniecznie. No gdzie oni mieli? Jeżeli chciał spieniężyć, no to gdzie oni mieli z taką renomą, gdzie oni do jakiego innego klubu w Polsce mieli iść? No. Jasne. Dobra, mam nadzieję, że teraz już jest ciut lepiej. O, teraz jest okej. Słychać, to daję. Dobra, no to jakbyś tu siedział. Od początku, o tych pieniądzach to ja nigdy publicznie nie mówiłem, nie rozmawiam, nie lubię, jak ktoś mi zagląda do portfela i tego samego nie robię innym. Któryś z was też powiedział o tych transferach. No, mieliśmy dwa dopięte transfery. No, przyszedł Ciganix, miał przyjść Dani, mieliśmy jedną, zabrakło mi teraz słowa, jedną opinię z PZPN-u, że będzie mógł grać. Okazało się, że ktoś mądrze podpowiedział jeszcze z PZPN-u do klubu. Klub zrobił też mądry ruch i zapytał wyższych organów i okazało się, że Dani nie będzie mógł grać w Widzewie, więc z tego transferu zrezygnowano. Być może stwierdzono, że nie ma sensu tych pieniędzy przeznaczać teraz na kogoś innego, kto nie był naszym planem, A i dlatego nie było większej ilości transferów. Czy to źle? Bo jeżeli mogę wejść w słowo, bo pytanie było takie, czy Dani prawdopodobnie byłby najlepiej opłacanym zawodnikiem w Widzewie po ewentualnym transferze. No ale tak jak powiedziałem, no ja o tym mówić jakoś tam nie chcę, bo nie jest piłkarzem Widzewa i nie ma to też tak naprawdę według mnie w tej chwili znaczenia, bo wiadomo, że te kontrakty będą w Widzewie coraz wyższe, bo gram już też w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast któryś z was też powiedział o tym, żeby dać jakiś impuls drużynie, tylko zastanawiam się, jaki miałby impuls do czego, no bo my jak tak sobie byśmy spojrzeli na ostatnie spotkania, nawet wliczając to te sparingi, to w ostatnich czterech spotkaniach strzeliliśmy 12 bramek. To daje średnio 3 bramek na mecz. W lidze mamy w tych dwóch kolejkach wiosennych po 2 bramki średnio na spotkanie. No to wydaje mi się, że to nie jest jakaś tam wybitnie najgorsza średnia. Być może uznano, że na ten moment nie ma sensu tych pieniędzy wydawać na kogoś, to nie miał być tą naszą jedynką na liście i zobaczymy, o co my będziemy grali. Może te rozmowy, które gdzieś tam się toczą, też będą zmieniały swój kierunek, jeżeli chodzi na przykład o zawodników, bo stwierdzimy, że jesteśmy w stanie rzeczywiście gdzieś znaleźć się w tej górze i wtedy po prostu ściągnąć sobie lepszych zawodników. Bo też słyszałem, Zizo chyba mówił, że chciałby wiedzieć o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o jakieś tam problemy finansowe. Ja mi się wydaje, że my generalnie jako środowisko to trochę za dużą roszczeniowość mamy, tak mi się wydaje, bo to nie jest tak naprawdę nasza sprawa. Znaczy jest to nasza sprawa, bo kochamy ten klub, nim się interesujemy i tak dalej, natomiast to nie jest sprawą publiczną, czy są potencjalnie jakieś problemy,
czy ich Maciuś, nie ma. Maciuś, przepraszam, ale sorry, że ci przerwę. Jak nie nasza sprawa? No, ale, mam wrażenie... Zizo, ale... Ale, poczekaj, Maciuś, daj mi skończyć. Ale będziesz o tym wiedział, że ty czy inny kibic będzie o tym wiedział. Ale słuchaj, ale... Ale daj mi skończyć, proszę cię. Ale poczekaj, bo mylisz dwa różne systemy waletowe. Jeżeli ja dostaję informację z klubu, że dwóch piłkarzy jest bliskich przyklepania od, zimą od czerwca, że zrobimy dwa na pewno transfery, które podniosą poziom tej drużyny, a później dostaję lakoniczny komunikat w postaci tego, że mamy problemy finansowe, przepływy finansowe. No to stary, no to dlaczego ja nie mam prawa wiedzieć tego jako kibic, tak? No bo to nie jest twoją sprawą, bo ty jesteś kibicem, my jesteśmy kibicem, my jesteśmy tylko i wyłącznie klientem. Ciebie nie powinno, no, tak jak mnie nie powinno. Ja się pytam, gdzie są transfery? No bo, proszę cię, daj mi teraz dokończyć, no bo powiedziałeś. Tak jak mnie nie interesuje, czy firma Jeronimo Martins ma problemy finansowe, czy ich nie ma, bo jestem klientem i ja kupuję pewne produkty w ich sklepach, a to czy oni mają problemy finansowe, czy nie mają, to mnie bezpośrednio nie do końca... powinno to interesować, tak jak nas oczywiście powinno interesować, ale w rozumieniu takim, że będziemy się martwić o ten klub i tak dalej, ale nikt w świecie piłkarskim, czy w dużych klubach, czy w trochę mniejszych jak w Polsce, nie wyjdzie ci na publicznie i nie powie, tak, mamy wielkie problemy, bo chociażby dlatego, że jak sobie prowadzisz jakieś rozmowy negocjacyjne, negocjacje transferowe wychodzące, no to nagle sobie pozbawiasz się pewnego atutu, tak? No bo jeżeli jesteś na musiku, bo masz problemy finansowe, no to ktoś ci powie, to ja ci dam trochę mniej, bo i tak to musisz przyjąć. Spójrz na to z tej drugiej strony. To jest jedna rzecz. Ale czy ja powiedziałem, Maciek, ale czy ja powiedziałem o tych problemach finansowych, czy to powiedział prezes, że są problemy z płynnością finansową, z przepływami finansowymi, tak to ujął. To nie ja to powiedziałem. Nie ja powiedziałem, że będą transfery, ale słuchaj, ale daj mi skończyć. Nie ja powiedziałem, że będą transfery, a ich nie ma. Ale chwila, ale od kiedy miały być te transfery? O których transferach prezes mówi? Czy prezes czasem nie powiedział, że toczą się rozmowy albo za chwilę mogą być przyklepane rozmowy transferów, które będą latem? No z tego, co kalendarz, to mamy w tej chwili 4 luty. To do lata i do końca sezonu trochę jeszcze czasu zostało. Znaczy nie, inaczej. Była dyskusja o tym, Patryk na pewno potwierdzi w pokoju, że rozmawiamy, jesteśmy bliscy sfinalizowania teraz zimą dwóch zawodników z Ekstraklasy, którzy dołączą do nas od przyszłego sezonu. No i skąd wiesz, że te rozmowy się nie sfinalizowały? Ale ja tego nie twierdzę, ja pytam. No, ja pytam. Ale to nie ma w tej chwili większego znaczenia. Bo po pierwsze... No dla mnie nie ma. No, nie, bo ja bym nie, ma kompletnie to, nie ma to kompletnie znaczenia, a wręcz może to Widzewowi zaszkodzić. Nie ma to znaczenia dlatego, że potencjalnie z tych zawodników nie jesteś w stanie wiosną skorzystać, bo są zawodnikami innych klubów i do Widzewa ewentualnie mogą przyjść latem, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli dany klub dowie się, że zawodnik, z którym gdzieś może toczą się jeszcze jakieś rozmowy na temat przedłużenia kontraktu i klub dowiedziałby się, że ten zawodnik ma już podpisany kontrakt od 1 lipca, czy tam od 1 sierpnia, nie pamiętam, kiedy okienko się zaczęło, lipca chyba, tak, z Widzewem, to może stwierdzić, że nie do końca warto jest na tego zawodnika stawiać i ten zawodnik na przykład pół roku przesiedziałby na ławce. To, że są różne problemy z przepływami w piłce i generalnie w biznesie, bo ktoś gdzieś nie miał podpisać kontrakt, nie podpisał albo podpisał, nie wpłynęły pieniądze z przetargu, tysiące różnych rzeczy może się dziać, to jest po prostu informacja. My mieliśmy pieniądze na to, żeby podpisać ten zawodnik. Wygłaszasz historię, które zakładają o absurd. No wyobraź sobie klub w Polsce, który nie wie, że dany piłkarz podpisał od czerwca kontrakt z innym klubem? Oczywiście, że tak. No ja pierwszy raz słyszę o takim czymś. No w życiu sobie nie wyobrażam. Ale my jako kibice naprawdę o tysiącu rzeczy możesz słyszeć pierwszy raz, a to nie znaczy, że one się nie dzieją. To nie słyszałeś o takiej historii, że... No tak, ale słyszałeś o takiej, rozumiem, że słyszałeś o takiej historii, że zawodnik X podpisuje kontrakt z klubem Y od czerwca, a jego macierzysty klub o tym nie wie, tak? Przez pół roku, tak? I go wystawia i nie ma świadomości, że on z nimi kontraktu nie przedłuży, bo już jest podpisany gdzie indziej. Bo ja o takim czymś słyszałem. Pewne rzeczy ci nie wychodzą, ale wychodzą sytuacje pod tytułem zawodnik nie będzie przedłużał ci kontraktu i wychodzi ci ta informacja zimą i on zimą musi na przykład ubierać albo rozbierać choinkę. Przykład... Można cofnąć się kilka lat wstecz do rejonu Podlasia, do naszego przeciwnika wczorajszego i poczytać o tym, co się działo w Jagiellonii, jak ktoś nie podpisywał kontraktu. Możesz poczytać i przypomnieć sobie na przykład, co się działo z Makuszewskim, jak miał do Widzewa przyjść jeszcze za czasów trenera
Mroczkowskiego i tego Widzewa jeszcze Cackowego. Masz tysiące różnych rzeczy. To, że o pewnych rzeczach się nie mówi publicznie, to nie znaczy, że one się nie dzieją. A mówienie o tym, że ja bym chciał wiedzieć, no ja też bym chciał pewnie o tym wiedzieć, bo to się fajnie, bo to się, nie wiem, klika, bo to się fajnie czyta, bo jest jakaś sensacja. Natomiast to nas, jako kibiców, realnie, to jest brutalne, ale nie do końca powinno interesować. No, ale cały czas zmierzasz... Za każdym razem daję ci dokończyć, a ty za każdym razem próbujesz gdzieś tam, nie wiem... No, Maciek, dobra. Bo muszę cię zrepostować, bo zmierzasz w ślepą uliczkę. No przecież ja tego nie wymagam, przecież ja tego nie ogłosiłem, ja tego nie powiedziałem, tak? Mówisz parę minut temu o tym, że ty jako kibic, no ja chcę o tym wiedzieć, transparentność... To, że chcesz wiedzieć, a to, że klub ci nie powie, to... Ale słuchaj, ja tylko chcę wiedzieć to, że skoro padło z klubu A, no to chcę wiedzieć B, tak? Po prostu, nic więcej. Jakby nie padło A, to by nie było w ogóle dyskusji, tak? Więc w ogóle argumentacja twoja no, absolutna, jest jakaś w ogóle irracjonalna. Ale powiedz w takim razie, co byś chciał teraz wiedzieć z klubu na temat transferów dwuchletnich? Ja powiedziałem o transferach całościowo. Że są niepodpisane, bo za dużo chcieli, bo co? No bo ja nie rozumiem, jakiej ty wiedzy w tej chwili od klubu... Chciał wiedzieć całościowo, jaka była nasza polityka transferowa, że się wysypała w tak dużym stopniu, tak? Na chwilę obecną. Dużym stopniu ci się wysypała? Chciałeś zatrudnić dwóch zawodników. Zatrudniłeś jednego, drugi był już dogadany, miał przyjeżdżać do Polski na testy medyczne. Okazało się, że dostaliśmy informację, o którą zapytaliśmy dodatkowo. Dostaliśmy jedną informację, że możecie działać, drugą informację, którą zapytaliśmy, okazało się, że nie możemy działać. Być może w klubie... Nie, dostałem informację od prezesa, dostałem informację w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego od prezesa, że transferów żadnych już nie będzie, chyba że ktoś odejdzie, bo mamy problemy z przepływami finansowymi. Więc zadaję pytanie, czy to są bardzo poważne problemy? Ja jako kibic po prostu się niepokoję, czy to są straszne jakieś problemy finansowe, że nam całą strategię wywróciło? Po prostu. No ale nie dostaniesz takiej informacji. No i tyle, bo to nie powinno ciebie interesować. Ale to taka zabawa przy babku wtedy. Mam wrażenie, że mamy po 15 lat i się, wiesz, szpadelkami przerzucamy i babkami. No. Albo jesteśmy poważnym klubem, poważnie podchodzimy do tematu, albo się bawimy w jakąś amatorkę i wiesz, i nie dostaniesz tego, nie musisz wiedzieć, bo Maciek, to jest poważne według ciebie. Rozumiem, że w poważnych klubach twoim zdaniem wychodzi prezes i mówi, no nie wiem, mamy problemy finansowe i tyle, tak? No to powiedz mi, w którym klubie? Ja uważam, że gdzie prezes ci przyszedł i powiedział, prezes czy nie wiem, dyrektor sportowy, czy ktokolwiek inny, poważny klub, jak mówisz, i powiedział, że mamy problemy finansowe takie i takie. Nie mówi się o tym, mogą być problemy z przepływami, ale nie ma to kompletnie żadnego, nie ma sensu pewnych rzeczy gdzieś wywlekać na światło dzienne. W każdej branży biznesu masz jakieś opóźnienia. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ja to rozumiem. No więc taką informację dał prezes. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić w tej chwili większej ilości transferów, bo być może nie chcieliśmy wydawać pieniędzy na graczy numer dwa, bo skupiliśmy się na jedynkach. Być może stwierdziliśmy, że zespół też na tyle dobrze wygląda. Ile masz tych być może już? Ile stawiasz już znaków zapytania? Dlatego później rodzi to masę pytań, czego bym chciał uniknąć, no bo tak samo mówisz, po co wywlekać pewne rzeczy? Skoro my mamy narrację, że my robimy okienko transferowe dużo wcześniej, skoro my mamy strategię pionu sportowego, skoro my opracowujemy, to nie robimy tego ad hoc, widzę, jak to było kiedyś, taką przynajmniej dostajemy informację z klubu, że to jest wszystko zaplanowane z góry, tak? To są działania, które mają jakiś schemat swój w tej chwili w klubie, jakiś porządek, co mnie bardzo cieszy. I nagle dostaję informację, że tych transferów może nie być, albo będą ewentualnie jeden do jednego, bo mamy problemy z przepływem finansowym w klubie. Więc ja po prostu zwyczajnie się o to martwię, bo wychodzi mi na to, tak po ludzku, tak na chłopski rozum, że jakieś mamy duże problemy finansowe, skoro nasza skrupulatnie realizowana strategia wywala się. Ale to tyle. Uważasz, że mamy, że sygnał jak idzie, że mamy jakieś wielkie problemy finansowe, bo nie podpisaliśmy... Nie powiedziałem, że wielkie, bo ja nie wiem, jakie są. Zizo, no wiesz co, no to nie jest fajna rozmowa, jak ktoś coś próbuje powiedzieć i wiesz, no co chwilę gdzieś staram ci się, jak ty mówisz, staram ci się dać dokończyć, wysłuchać.
Ale wkładasz mi w usta rzeczy, których nie mówię. Nie powiedziałem, że wielkie. Maciek, nie powiedziałem, że wielkie mamy problemy. Zastanawiam się. Dobra, ja będę już słuchał tylko. Na razie, hej. Tak słowem tylko podsumowania, bardziej z tego, co usłyszałem i jakie wyciągnąć wnioski idzie, to raczej chodzi nam po prostu o to, że jeżeli ktoś porusza sam z siebie temat, no to nie jesteśmy dziećmi w przedszkolu, ani też nie jesteśmy w gimnazjum i tak dalej, tylko jesteśmy poważnymi raczej ludźmi. Jeżeli ktoś sam zaczyna ten temat, no to wypadałoby go, czy tak powiem, skończyć. Jeżeli ktoś mówi A, tak to jak powiedział Sławek, no to trzeba też powiedzieć B. Jeżeli chciało się zrobić pod publiczkę i napisać przed świętami, czy między świętami a Nowym Rokiem, już nie pamiętam dokładnie, jaka była informacja, że być może tacy zawodnicy do nas przyjdą i są prowadzone rozmowy, no to jeżeli te rozmowy nie są dopięte, ewentualnie coś się dzieje innego, no to po co w ogóle w takim razie poruszać taki temat i dawać kibicom nadzieję? Ale ja przepraszam. No. A jednocześnie trzeba przypomnieć, no że prezes jak gdyby piętnuje to, że jakiekolwiek informacje wychodzą, transfery wychodzą z klubu, więc jeżeli coś jest niedopięte, to zupełnie niepotrzebnie się z tym wysypał. Jest to dla mnie uznać, że była to sytuacja bardzo niepotrzebna, bo jeżeli mamy tego pilnować, to pilnujmy. No, ewidentnie była to jakaś taka zagrywka pod publiczkę ze strony prezesa i ale to też uważam, że prezes z tym, bo ja może inny wywiad czytałem, czy tam były podane nazwiska, że podpisujemy z Kowalskim i z Nowakiem? Nie były, ale była co, informacja taka, no, ale że prowadzimy rozmowy, jesteśmy blisko tego, żeby dopiąć transfery dwóch zawodników latem, bo wydaje mi się, że to raczej ta druga wersja, więc to znaczy, nie ma informacji o tym, bo to równie dobrze... Było powiedziane, że dopinamy transfery, którzy przyjdą do nas latem, ale że teraz dopinamy. Natomiast później zostało stwierdzone, że ze względu na pieniądze, gdzieś tam też była taka informacja, ze względu na to, jakie były oczekiwania, zrezygnowaliśmy z tego. Ale to chyba, to chyba mylisz dwa różne systemy walutowe i dwa różne okienka. Informacja o tym, że my rozmawiamy z zawodnikami, którzy są zawodnikami ekstraklasy i potencjalnie mają przyjść do Widzewa, bo jesteśmy blisko dopięcia tych transferów, to są transfery letnie, to są zawodnicy, którzy do Widzewa mają przyjść dopiero w przerwie. Tak, dokładnie tak i nie myślę żadnych... A to, co dokładnie prezes powiedział, tak, że nie będzie być może już żadnych transferów przychodzących, to mówił o tym okienku, że jeżeli nikogo nie sprzedamy, to nie będziemy na siłę wyrzucać pieniędzy tylko po to, żeby zrobić dwa transfery, a zrobiliśmy na razie jeden. No bo to jest... Nie, mi się wydaje, że tam było powiedziane, że wycofujemy się właśnie z tych transferów letnich ze względu na... W takim razie nie wycofaliśmy się... Tak było, Maciek. W przeglądzie sportowym był taki artykuł. Dobra, słuchajcie, dajcie, polecimy dalej, tak naprawdę będziemy... Ale jeszcze poczekaj na chwilkę, poczekaj Patryk, żeby była jasność, żeby było jasno i klarownie, ja nie krytykuję tego, że nie ma transferów, bo tak jak powiedziałem wcześniej, czasami brak transferów, utrzymanie obecnego stanu posiadania jest najlepszym transferem, tak? I z tego, co chodziły informacje w przestrzeni publicznej, pewno więcej plotek niż faktów o zainteresowaniu Jordim czy Henkiem Rawasem, jeżeli my potrafiliśmy tych zawodników utrzymać, to ja biję za to brawa i tak jak mówię, czasami brak transferów jest najlepszym transferem. Natomiast fakty są takie, że tak tutaj mówił Łukasz, no chyba nie mamy demencji zbiorowej, bo była taka wypowiedź udzielona, miały być to transfery przeprowadzone na przyszły sezon, ale podpisane już teraz zimą. Ja sobie tego nie wymyśliłem, po prostu zadaję pytanie. Jako ciekawski kibic chciałbym wiedzieć, dlaczego to się wysypało, nic więcej. Tak samo troszeczkę inna narracja była prowadzona, jeżeli chodzi o transfery w tym okienku, miały być dwa te nazwiska. Wysypały się z jakimś tam, przyszedł Cyganik, drugi transfer się nam wysypał. Później w tym samym wywiadzie po przylocie prezesa do Turcji uzyskałem informację, że po prostu teraz przez to, że mamy problemy z przepływami finansowymi, idziemy w model 1:1, czyli jak nikt nie odejdzie, to już nikt nie przyjdzie prawdopodobnie. I ja to rozumiem, natomiast tak jak mówię, jeżeli my mamy jakąś strategię działania transferową,
to ja obawiam się po prostu, bo znam historię naszego klubu, jestem kibicem Widzewa od wielu lat i wiem, jakie mieliśmy problemy finansowe i po prostu obawiam się, że może to być na tyle poważne, że nam wywala całą strategię transferową, to może to jest jakiś poważny problem i to wszystko, nie? Ja nie mam problemu z tym, że my nie zrobiliśmy transferów, bo ja tutaj się nie nastawiam na Mistrzostwo Polski absolutnie albo jakąś grę w europejskich pucharach w tym sezonie. No więc jeszcze raz w takim razie, bo być może w takim razie panowie przejrzyjcie sobie jeszcze raz ten wywiad. Wywiad przeprowadzony z prezesem Drużdżem przez Grzegorza Rudynka 17 stycznia 23. Już, bo się cofnąłem, żeby zobaczyć kto to pisał. Ruchy kadrowe drużyny uzależnione są od odejść. A to jest odpowiedź na pytanie, kibic Widzewa może pomyśleć, skoro przyleciał prezes, to będą transfery. Musimy mierzyć się przede wszystkim z tym, żeby zapewnić w klubie stabilne i mądre finansowanie, by nie było na przykład poślizgów w wypłatach, ponieważ wiele wydarzyło się na przełomie grudnia i stycznia w Widzewie w zakresie przepływów pieniężnych. I nie ma tu ani słowa na temat tego, że dwa transfery, o których my rozmawiamy na temat lata... Myślę, że jest 21.49, to pociągnijmy sobie ten pokój do godziny 22, żeby było równo. Jeżeli ktoś oczywiście... A przepraszam. Był tutaj, przepraszam, bo z racji tego, że tutaj była cały czas toczona rozmowa na temat tego, czy kto ma rację, kto nie ma, widziałem, że chciał zabrać głos ktoś i niestety tej osoby już nie ma na Red Roomie, także panowie, no jeszcze ostatnie parę 10 minut i będziemy kończyć, bo tutaj za dużo ognia, za mało merytoryki i spokoju. Sławek, żyjesz? Czy emocje dalej rządzą? Nie, tak, jestem, spoko. Nie, spokojnie, no. Widać, że nam wszystkim zależy na tym klubie, tak, i pewno nic się nie stało, tak, nie wiem, przecież nie tutaj, tak sobie gadamy, przecież znamy się nie od dzisiaj, tak sobie rozmawiamy, także wiesz. No, ja sobie raz wiem, jak jest. Sam mam nerwy i tak dalej, więc akurat mnie to tam nie rusza, natomiast słuchajcie, no wydaje mi się, że akurat wszystkie transfery, które miały być, a które niestety nie są, na pewno wielu kibiców jest zawiedzionych tym, że nie udało się takiego chociażby Daniego Ramireza ściągnąć do Widzewa, ale z drugiej strony gdzieś ta sytuacja w tabeli jest na tyle dobra, że i gra przede wszystkim, tak, no bo jednak te punkty wcale nie dawały żadnego utrzymania, nie dawały, bo oczywiście mówię o matematycznym utrzymaniu, takim pewnym, stuprocentowym, natomiast sama gra napawa optymizmem dosyć sporym, jesteśmy no, relatywnie mocno wybieganym zespołem i raczej nie zapowiada się na to, żeby miała się wydarzyć katastrofa, więc patrząc z tej perspektywy, wielka rzecz się nie dzieje, ale tak jak sobie czasem prywatnie rozmawialiśmy na ten temat, że jeżeli jest szansa na to, żeby powalczyć o coś więcej niż tylko jakiś tam pewny byt w tabeli, no to szkoda po prostu, tak, takiej sytuacji, że gdzieś tam jesteśmy blisko, nie tracimy tych punktów jakoś bardzo, bardzo, bardzo w sytuacjach takich, bym powiedział, chociażby wczoraj, no wczoraj się przydarzyło, co się przydarzyło i straciliśmy 3 punkty w 90 minucie, ale nie zmienia to faktu, że dalej punktujemy regularnie i myślę, że jest cały czas szansa na to, żeby powalczyć o coś więcej. Pytanie, czy my po prostu chcemy. Z mojej strony uważam, że byłoby głupotą nie spróbować i dlatego tych transferów gdzieś żałuję, bo uważam, że takich dwóch zawodników do pierwszej jedenastki, którzy by podnieśli jakość zespołu, na pewno by pomogło w tym celu. Ale czy to jest jakiś taki wymóg, że być albo nie być? Nie wydaje mi się, natomiast mi jako kibicowi, który zawsze mierzyłby wysoko i chciałby, żeby był ten wynik sportowy jak najlepszy, a tym bardziej w ogóle w pierwszym sezonie, aczkolwiek nie jest to priorytetem, bo priorytetem przed rozpoczęciem sezonu było to, żeby się utrzymać, ale sytuacja potoczyła się tak, że jesteśmy zespołem z czołówki, jakby nie było i jak dziwnie by to nie brzmiało, to z mojej perspektywy po prostu szkoda, że nie udało się ściągnąć jeszcze jednego zawodnika, chociażby, który na pewno grałby w pierwszej jedenastce, który zrobiłby tutaj po prostu różnicę i od którego też koledzy z zespołu mogliby coś dobrego dla siebie przygarnąć. Z racji tego, że
Nikt nie komentuje, nikt nie chce zabrać głosu. Sławek widzę, że jest wyciszony. Błażej chyba też nie żyje. Także... Nie, ja się przysłuchuję, ja to nie wchodzę między zakąskę, a jak to się mówi, tak? Ja wolę sobie posłuchać. Natomiast no, na pewno masz rację, tak? No, gdzieś tam każdemu z nas zależy na tym, żeby w końcu nastały dobre czasy dla Widzewa. Już sam awans do Ekstraklasy, jak ja pamiętam, wyjazdy na czwartą ligę, na trzecią później, tak? To już jest ten sukces. No i też no, każdemu chyba z nas zależy na tym, żeby zaraz historia nie zatoczyła koło, więc dla kogoś, jeżeli ktoś mówi, że są jakieś problemy z płynnością finansową, tak? Żeby wypłaty były na czas i tak dalej, dla kogoś jest to normalne. A dla nas no, to już jest czerwona lampka awaryjna, tak? Zaczyna się palić, bo zaraz przed oczami mamy od samego początku no to, co się działo w ostatnich latach w tym klubie, tak? Więc po prostu no, nie kłóćcie się, panowie, bo dobro Widzewa jest dla nas najważniejsze. Natomiast no, 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 też mamy prawo chyba w tym momencie, po tym wszystkim, co żeśmy przeżyli, też no, mieć informacje, tak? No, po prostu wiedzieć, po prostu najnormalniej w świecie wiedzieć. Znaczy, no jeżeli klub ma jakieś problemy finansowe bądź z płynnością finansową, z przepływem gotówki i tak dalej, wydaje mi się, że jest to informacja, która dla kibiców akurat powinna być dostępna, bo to nie jest informacja, co się dzieje w klubie pomiędzy ogólnymi, że tak powiem, sprawami, pracownikami, jakieś sytuacje dnia codziennego, tylko raczej sytuacja, która bardzo wpływa na stabilność klubu i wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy kibic jest teoretycznie szarym kibicem, ale jednak nim jest i to ten kibic tak naprawdę pociągnął ten klub do góry. Może na dzień dzisiejszy nie jesteśmy głównym sponsorem, jeżeli można to tak nazwać, ale na pewno znaczącym. To jednak mimo wszystko też mi się wydaje, że jeżeli jest jakiś problem w klubie, to kibice na pewno tego typu kibice i tego typu klub, jak Widzew, nie powinien prowadzić się jak wszystkie kluby inne w Polsce, bo my nie jesteśmy innymi klubami, tylko jesteśmy Widzewem. I dla mnie jest to temat kompletnie jakby odrębny od innych. Dla mnie Widzew jest czymś więcej niż po prostu klubem i nie ma tutaj porównania do reszty klubów w Polsce, tym bardziej, że ta społeczność już to pokazała w momencie, kiedy byliśmy na dnie, można powiedzieć. I to my jako kibice tak naprawdę, czy to sponsorzy, duzi sponsorzy, którzy włożyli gotówkę, mówię tutaj oczywiście o tych sponsorach, którzy są z nami od początku, czy o zwykłych szarych kibicach, którzy kupowali karnety, wszyscy na pewno do tego się przyłożyli, jedni w większym, dużym, większym stopniu i wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, jak ten klub powstał z popiołów tak naprawdę i dzięki komu to się stało i dzięki dużej rzeszy kibiców, ale też właśnie tak jak wcześniej powiedziałem, sponsorów z regionu i nie tylko, no to wydaje mi się, że kiedy ten klub ma problemy, to my powinniśmy być pierwszą grupą, która wie o tych problemach, oczywiście pomijając ludzi, którzy zarządzają tym klubem i jest to dla nich sytuacja ani niekomfortowa, ani na pewno niełatwa, ale jednak my jako kibice o takich rzeczach powinniśmy wiedzieć, chociażby biorąc pod uwagę tą historię, która się przydarzyła naszemu klubowi i to nie jest pierwszy raz, kiedy ten Widzew miał problemy, a wydaje mi się, że czym kibice wiedzą więcej na ten temat, tym jest łatwiej pomóc, zaradzić i jednocześnie w jakiś sposób wesprzeć to społeczeństwo, klub i zarząd. Dokładnie tak, no. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, tak, no my jesteśmy świeżo po tych wszystkich wydarzeniach, które były i grono kibiców pamięta o tym, tak? No tak jak mówisz, mniejsze, większe firmy, które się zaangażowały w odbudowę tego Widzewa, to też są kibice, to są przede wszystkim kibice, tak? Dla których to dobro Widzewa jest najważniejsze i na pierwszym miejscu. To tak naprawdę nie ma znaczenia finalnie, czy jest to kibic duży, który wykłada dużą gotówkę, czy mały, który kupuje tylko karnet, ale jednak mimo wszystko każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest kibicem, tak? Ktoś, kto wykłada grube pieniądze na to, żeby wesprzeć sponsoringiem klub, prawdopodobnie też jest kibicem, no jednak wydaje mi się, przepraszam, że jesteśmy klubem na tyle mocno tutaj mocno łódzkim, że tak powiem, bo jednak mimo wszystko te dużo firm jest tutaj z województwa i z samej Łodzi, które gdzieś tam się angażują w ten klub i jednak zakładam, że większość tych firm, właścicielami tych firm są kibice, czyli finalnie jednak tacy sami kibice jak i my, którzy mają te karnety, ale mają większe środki, aby zaangażować się w to, aby ten klub po prostu się dalej rozwijał, tak? Ale mimo wszystko dalej, czy za dużą firmą stoi jeden kibic, czy dwóch,
i są współwłaścicielami firmy, która się angażuje w finansowanie zespołu czy tam klubu, ogólnie mówiąc, to jednak dalej są to kibice tacy sami jak my i tak to wygląda. No i wydaje mi się, że po tych wszystkich wydarzeniach, które się przydarzyły w klubie na przestrzeni tych ostatnich lat, no to jednak trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli wiemy, że w klubie coś się dzieje źle, to wydaje mi się, że i my śpimy spokojniej, kiedy wiemy, że tak jest, niż wiemy, że coś się dzieje, ale nie do końca co. I tak naprawdę każdy gdzieś tam snuje swoje domysły. Po drugiej stronie miasta oczywiście już snują swoje teorie, wręcz jest ubaw i druga strona wręcz już knuje, co tam się mogło wydarzyć, bo przecież my też ostatnio śmialiśmy się z tego, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że podobnych zjazdów, że tak powiem, płynności finansowej nie będzie, nawet jeżeli jakiekolwiek się pojawiły, bo byłby to wstyd, biorąc pod uwagę to, że w pewnym momencie byliśmy podobno bardzo zdrowym organizmem i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Dlatego albo idziemy w stronę stuprocentowej przejrzystości, jeśli chodzi o te sprawy, czyli po prostu informujemy o tym, co się dzieje, albo nie mówimy nic. Bo wydaje mi się, że nie ma w tej sytuacji półśrodków, to znaczy no powiedzieć co, powiedzieć A i nie powiedzieć B, to jest tak jak dać papierek po cukierku, a cukierek zjeść samemu. No mniej więcej tak to wygląda. I wtedy przy takiej społeczności, która żyje tym klubem praktycznie bardzo dużo przez 24 godziny, no to jednak powoduje to niejasne spekulacje, nie do końca trafne opinie i później dyskusje, które niekoniecznie muszą się kończyć jakimiś dobrymi, konkretnymi wnioskami, chociażby tak jak ta dyskusja przed chwilą, i jakieś głupie nieporozumienia. No jest to klub chyba więcej niż klub, wydaje mi się, na tle tutaj Polski, takie mam wrażenie. I bez dwóch zdań myślę, że jesteśmy wzorem na wielu płaszczyznach do naśladowania i obyśmy tego nie zepsuli. I chciałbym, żeby ten klub mimo wszystko dalej szedł w kierunku klubu rodzinnego, tak jak to kiedyś było. I żeby to nie stała się taka żyjąca korporacja, jak to ma miejsce w wielu, wielu polskich klubach. Bo jednak no, my jako społeczność pokazaliśmy, że jesteśmy na pewno więcej niż klubem i chciałbym, żeby to tak zostało. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Ja jeszcze tylko podsumowując, już też nie chcę dolewać oliwy do ognia, natomiast no też odnośnie tutaj kolegi, który się wypowiadał, no nie może być tak, że my jesteśmy tylko kibicami i nas, że tak powiem, nic nie powinno kompletnie interesować, bo właśnie później w polskiej piłce dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją, tak? A na całym świecie, czy to jest Anglia, czy to są Niemcy, czy to jest Manchester United, jeden z największych klubów na świecie, czy Bayern, czy jakieś mniejsze kluby we Włoszech, w każdych klubach tak naprawdę takie informacje są, kibice mają prawo wyrazić swoje opinie i je wyrażają po prostu, tak, bo finalnie to tak naprawdę to ci piłkarze grający na boisku są dla nas, a nie my dla nich, więc no też uważam, że ta rozmowa dzisiaj poszła troszeczkę za daleko. Natomiast ja przypomnę Błażej tylko to, że akurat tutaj Maciek trochę nie trafił z tym powiedzeniem, że we wszystkich klubach na świecie kibice są tylko kibicami, czy jeżeli przekręciłem coś, to przepraszam, natomiast w wielu, wielu, wielu klubach na świecie i to w tych największych, bardzo często w Hiszpanii czy we Włoszech i tak dalej, właśnie kibice mają największe prawo wyboru na koniec i to oni decydują o tym, kto tym klubem będzie zarządzał. Nie, oczywiście, że tak. No czy to z jednej strony Maciek ma rację, tak, no bo jakieś tam umowy sponsorskie, jakieś tam umowy już pomiędzy klubem i firmami i tak dalej, no to są informacje, które tak naprawdę dla zwykłego kibica raz, że nic za dużo mu nie mówią, dwa, gdzieś jest ta tajemnica handlowa i okej, tak, no tego nie wymagamy żadnych informacji, żeby takie były podawane do publicznego obiegu, no chyba, że sami zainteresowani po prostu takie informacje chcą dać, natomiast no tu są po prostu zwykłe informacje, no jeżeli ktoś, tak jak już nie będę już tego wałkował kolejny raz, ale jeżeli ktoś mówi A, no to musi powiedzieć B, tak, no bo to sam dla siebie, no bo po co w ogóle, albo mówimy, nic nie mówimy, albo mówimy wszystko już do końca, tak, i tyle też ode mnie już. Dużo emocji dzisiaj już chyba wystarczy. Nie wiem, jak to tutaj patrzy. Słuchajcie, nie, myślę, że to już jest koniec. 2 godziny to jest wystarczająco. Zaczęliśmy zimę z łukiem. W przyszłym tygodniu
postaramy się, aby pojawił się gość. Jaki, to się dowiecie pewnie w najbliższym czasie. Może nawet jutro, może nie, zobaczymy. Natomiast widzę w Red Room numer 32 właśnie o godzinie 22.03 już teraz. Kończymy, dziękujemy Wam za udział, zapraszamy do słuchu i do podania dalej tej audycji. Pewnie pojawi się też na YouTubie. Dzięki Błażej, dzięki Sławek, dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos. Spokojnej nocy Maciek, więcej luzu i spokoju. Dobranoc, trzymajcie się, do usłyszenia. Dzięki, Awe. Pamiętajcie, łączy nas widzę. Pozdrawiam.